A gdzie będą ludzie pisać? Gdzie, ile jest? Tutaj będziesz miał napisane. Tutaj, tak? Muszę odświeżyć? Znaczy już ogólnie słychać. Co już ogólnie słychać? No pa. Ale jest zero oglądający. Zaraz będą, spokojnie, nie bój się. Dlaczego nie wchodzą? Jak to nie? Przecież są. Nie mogę wejść na live. A już są? No patrz, piszą do ciebie. Jołka. Włącz tego live'a, bo będzie na to żarło. Jakiego live'a? Tego w przeglądarce. Wyłączyć? A to muszę wtedy zminimalizować grę? O, tak? I super. Dobra. No i tak. Ja sobie gram w League of Legends. Dawno nie grałem, także... Także muszę się nauczyć. Kurde, z ulta spieprzyłem. Co tam, Marusz? Ja zobaczę, czy ten live działa w ogóle, bo ja nie wiem. Dawaj, nie no, działa wszystko. Siema wszystkim. Bez kitu działa. Ale ładny ten live. Ładnie, mi się podoba. To mnie nie widać, ale to tam. Ja mogę być tutaj zawsze. Gdzie? No tu, tak sobie uśmiech. Dobra, a jak ustawić w ogóle normalną grę? Jak bym chciał pograć? Jak no to ty jesteś specjalistą od League of Legends. No ale no wiesz, no ja dawno nie grałem, a to jest jakieś nowe konto. Jak nowe konto? No nowe konto i w sensie lagi. Masz 13 poziom już, człowieku. Ale to jest 13 poziom tylko w tej grze. No to w tej grze League of Legends. Nie w tej League of Legends, tylko... Kurczę, jaki ty jesteś głupi. Ja głupi? No masz tak. 13 poziom. Ale ja to jest poradnik! Jezu Chryste, to jest poradnik, no rozumiesz? To wyjdź z tego poradnika. No jak ja mam wyjść z tego poradnika, człowieku? No ESC naciśnij i może coś się... No nie stanie się, muszę chyba przejść ten poradnik, wiesz? Cały poradnik? No chyba cały poradnik muszę przejść. Ja nie mogę, no to kiedy zacznie się? Łukasz. Chuja nie oszukasz, no dokończ, Marek, no co, nie chcesz bluźnić? Nie chcę właśnie, nie chcę. Nie chcę, a dzisiaj tak wyjątkowo bluźniłeś na ludzi? Kiedy? No dzisiaj ogólnie. Na kogo? Na wszystkich. Kiedy? No dzisiaj, no nie udawaj, że nie wiesz. Światełko. Nie udawaj, Maruś, że nie wiesz. Czekaj, bo mogę jeszcze jedną rzecz zrobić. Pieprzył dziad. Patrz, i teraz wyglądasz jak taki typowy, zastrany gracz, który streamer. Siedzi 24 godziny i oszczędza po prostu na świetle. Czyli no life, tak? Tak, dokładnie. I włącza sobie samą lampę LED-ową i grasz, tak? Akurat są takie postacie, którymi ja nie za bardzo gram, nie? No ale no dobra. Które? No ogólnie te postacie, nie za bardzo nimi gram. Którym nie grasz? No tymi postaciami nie za to bardzo gram. Kocham tą grę, tylko mam bana 20 minut. XD Marek to kiedy będziecie jechać Audi 400 km okay. na godzinę. Dobra, już czaję mniej więcej o co w tej postaci chodzi. 400 km na godzinę Audi się nie rozpędza, ale moglibyśmy wziąć na przykład McLarena, który się rozpędza do 400 na godzinę i pojechać. Jak chcecie, zobaczyć 400 na godzinę, ale myślę, że Marek się obstra przy 400 na godzinę. Tak mi się wydaje, że 400 nie jest realne. W książeczce dołączonej do płyty są napisani autorzy tekstów i muzyki oraz wykonawca. Z imienia i nazwiska. Co? Ale to autorem jestem wszystkiego ja, także... No, także tam jest tylko gamerzysta i tekst piosenki. Także no nie może być nikogo innego wpisanego na listę, no bo... No i są naklejki oczywiście, wlepy, tak? Tak to się mówi, wlepy? Wlepy, no. Wlepy. Cześć Mareczku, czemu jesteś na wykopie? Jest tam zdjęcie, jak robisz zdjęcie małej dziewczynce. Ja jak i tak, muszę sprawdzić. Na wykopie, Maruś, na wykopie, już widzisz. Już się wykop zainteresował. Dawno nie byłem, szczerze. Dzięki, że przypomniałeś. Tag, Cruzville. Patrz, 3100 osób. Patrzcie, jak gram w LoL'a. Widzisz? Tylko za chwilę będziemy musieli... Albo nie. Nie, ostatni miesiąc temu był Fizz. Jest, jak ja dawno tam grę na wykopie spokojnie. No tak jak ja dawno nie byłem na wykopie. A wiesz, że ja lepiej gram od ciebie, bo ja miałem tutaj diament. Tak, miałeś, jak nawet diamentu nie ma. A co jest dalej? Po diamencie. Challenger. No Challengera miałem, byłem pierwszy ten, na świecie. Tak? No, poważnie ci mówię. I
co jeszcze miałeś? Wszystko miałem w tej grze. Zapraszam na Insta. Zapraszam na Insta Wiktoria Kruszka. Tam kilka kont wczoraj pominąłem, ale mniej więcej sprawdzałem po live. Jeszcze polajkowałem zdjęcia z płytą. Ja macie jeszcze Audi A5. Audi A5? No, to Audi pojedzie mam. Maksymalnie 100, 120. Dominik kamerzysta będzie grał z widzami Lola? Będzie grał. Jak się dowiemy, jak to grać z widzami. Czy ty wiesz, jak grać z widzami? Znaczy, zagram z widzami, ale spokojnie. Ja najpierw muszę tutaj wbić level. Bo to nie jest takie łatwe, jak mi się wydaje. Przynajmniej, o, skończyłem grę. To jest na razie jakiś poradnik, tak? Ja ten poradnik muszę przejść. To światło jest po prostu idealne. No jak streamer, tak? Dobra, żółte, tylko żółte. Coś się stało. O. Stary kamerzysty, gocha, 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 gocha. Ja muszę przejść te poradniki, żeby w ogóle móc grać z wami, nie? Znaczy nie wiem, czy w ogóle. O, tu już chyba mamy normalną rozgrywkę, tylko że z botami. O. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego to mi wybierają postać. To jest jakieś skiepszone. No wygraj to, co ci dają, no. Chyba, że admina od nich wyżebrasz. Napisz do. Ale tu nie ma adminów, człowieku. Napisz, żeby ci dała admina, to sobie zmienisz postać. Ale tu nie ma adminów, człowieku. Siema kamerzysta, płyta zakupiona. Siema kamerzysta, płyta zakupiona, dotarła do domu. Ściągnij oksy, pis, pozdrawiam, Marek kamerzysta. Pozdrowienia również, super, że dobra, nie grałem nią dawno. Wciągasz okulary? Bo ty co zrobić, jeśli płyta kupiona w Empiku była już otwierana w sklepie i jest porysowana? Niemożliwe, bo one są zafoliowane. No, one są zafoliowane tak, że lecisz w chuja, no. Proste, logiczne. No jak masz na płytce otworowaną, no to i się śmiesz, że to jest. Ziomek, w Rudzie Śląskiej w Empiku nie było twoich płyt. Siebabki pytałem, czy były, powiedziała, że coś miało być, ale termin się wydłużył. Co to termin się wydłużył? Co raczej takiego błędu nie było, ponieważ... Łukasz, mów ze mną, kareta, kruszwil ma małego fleta, pozdrów. No to akurat prawda. Buźka mrugająca. No ale jeżeli chodzi o te płyty, to do każdego Empika dotarły. Ponieważ ty masz informacje o tym. Tak, no na pewno. Ile sztuk się spodało, na pewno też, tak? Są w każdym Empiku. Jeżeli ktoś tak wam powiedział, no to musieli was w Empiku albo wprowadzić w błąd. No jak właśnie wprowadzają was w błąd, że mówią, że nigdy nie było, no to przyciśnijcie, że chcecie kupić tę płytę, tak? Jak tam wasze R8 z wypożyczalni? Dobrze. Zajebiście. Wypożyczalni Kruszwila. Najlepsze. Dominik, pierwsze 15 LVL easy wbić, ale potem jest trudniej. Dominik, ile to czasu trwa? Bo ja tutaj nie będę siedział całą noc. Ale fajny ten League of Legends. Ja cię kręcę. O, już mam double kill. Czyli coś czuję, że ten poradniczek szybko przejdziemy. Chociaż czekajcie. Kocham cię, kamerzysta, wpadniesz do mnie na Insta. Do chwilę zamówiłam płytkę PZDR dla kolegi Mateusza H. No, wpadnę na Insta, zostawię lajka, jak rzeczywiście dodałeś z płytą zdjęcie. Także nie ma żadnego problemu tutaj. I tak dajesz, tak? Tak, i tak daję. Tylko problem jest z tym, że ten Instagram daje blokady cały czas. A tych zdjęć jest tak dużo, tyle osób kupiło płytę, że ciężko. Naprawiłeś już modulator głosu. No jak słychać, modulator działa. Modulator działa. Super. Chyba, że wyłączył. Zocha, polecam forum Wykop jest forum. Ale włączę. Pozdrawiam Zochę, pozdrawiam. Polecam forum Wykop jest... Ej, to ją Wykop. Pewnie ktoś z Wykopu hejtuje Wykop. Albo konkurencyjny serwis jakiś. Nie, chyba Wykop nie ma konkurencyjnego serwisu. No, dał tam link. Tylko, że w donecie była cenzura. Aleksy, zapraszam do wspólnej gry, ale mam bana po 20 minut. Zagrajcie w Mekina Kozak Giera, to będzie się ta walka Kruszwil. To odbędzie się ta walka Kruszwil VS Mike JD. Kruszwil VS Mike? Słyszałeś o takim czymś? Ja słyszałem. Zajebista walka. No, będzie. I w Mekina nie będzie gra. Pozdrowisz. Pozdrowię. Tom. Ole, dostał, Jezu, jaka luta na pysk. Pa, jak wchodzę w niego jak w masło. Widzisz to? No bingo! Pod zasrany. Dawaj, dawaj! Pa, chce mi zabić ten! A ty jesteś tym czerwonym, tak? Tak, pa. No to ten kamera ma do siebie, a nie. O! To ty. O. Pozdrawiamy ciebie. Dominik, no to, zależy jedna a ty jesteś gra kameramanem czerwonym. 40 minut. Zależy jedna gra, może pozwolić na 40 minut, na 20 minut. Samouczek to jakieś 15-30 minut. A, czyli spokojnie. Zabij. Czyli za 30 minut przejdziemy samouczka. No live trwa 10 minut, czyli jeszcze jakoś 10. Co, ty mi się wydaje, że ja szybciej im tu bierze. Wierzę im stosuje. Także to nie będzie aż tak czasochłonne. A, bo w tym samouczku boty grają, tak? Tak, to boty grają. Ale spokojnie. Mogłem go zhealować, ale żal mi było heala na niego.
Widzicie, jaka zajebista giera? Dużo lepsze niż ten Minecraft zasrany. Co? No oczywiście, że tak. Dobrze, zobaczymy po live'ie. Może zobaczymy po live'ie, bo mogę na przykład jutro to zobaczyć. Niekoniecznie dzisiaj. Nie obiecuję, że dzisiaj, ale podkreślenie KI 999H, 999 koni mechanicznych, 999H, 999 koni mechanicznych, 999H, 999. O Jezu Chryste, prawie mi przyciągnął. O nie, rozwali mnie. Koni mechanicznych, a nie. Gdzie on cię rozwali? Jak ty masz więcej życia od tego kamerama. Ale to ja jestem kamerman. To czemu mówisz, że jesteś czerwony, jak nie jesteś czerwony? No ja jestem kamermanem. No czego ty nie rozumiesz? No to po co? Podnieciłeś się? 999? 999H, 999 koni mechanicznych, 999H, 999 koni mechanicznych, 999. Ja widzę tutaj kolejne donate. 999 koni mechanicznych. Następny donate, jak oceniasz fakt, że twoja płyta dostępna jest w dobrej jakości na Chomiku i innych porach zadania? 999 koni mechanicznych. Powiem tak, jest też dostępna na YouTubie, ale tu nie kupuje się płyty tylko żeby mieć płytę, tylko żeby włożyć ją sobie do auta, żeby po prostu wspierać artystę i żeby mieć autograf nasz. No to pamiątkę. No to nie jest tak, że ludzie pisali, o, dostał już płytę, ja płytę rzuciłem do neta, to on już nie kupi płyty. No, to jeżeli jest logiczne, że każda płyta wycieknie. Każda płyta do internetu tak się jak wejdzie, no ale to jest tylko i wyłącznie od was zależy. Fajnie się krzmoci, Karolina? Zajebiście. Super. 8ZR u mnie w Empiku nie ma płyty. Pewnie dlatego, że jestem na zadupiu. Musi być. Musisz się spytać. Albo po prostu wszystko wykupili, tak? Warto się pytać w kasjeru. O tyle powiem. Dobra, trzeba im przepuszować wieżę, bo już tu puszuje 5 minut, a to już jest bardzo długi czas. Za a ty, długo. Wy, z czatu, ziomeczki, piszcie, kto gra w LoL'a. Kiedy Minecraft? Minecraft po LoL'u. Czyli nigdy. Nie no. Ja nie chcę w to grać, Marek, to jest głupie. Ale ja chcę. Jak ocenię fakt, o, to już odpowiada ci w innych forach za darmo. Teraz Kilof napisze, cześć, pozdrowisz mnie. Kilof, cześć, pozdrowisz mnie. Ale ja przewiduję wszystko. Pozdrawiam. Meandiu na kanale Petrolhead Number One był test tego Audi na takich samych blachach jak wasze, czyli no to ZS 808 LE. My to, a to mieliśmy z przebiegiem, ile tam było przebiegu? 10 tysięcy. No, 10 tysięcy. Ligwin kamerzysta, nagraj się film, w którym zaprosił Łukasza Wawrzyniaka. No nie wiem, ten Łukasz Wawrzyniak to jest idiota. Nie odpisywał mi, chciałem go zaprosić na film. Patrycja, co mam zrobić, jak zamówiłam płytę w preorderze? A jak ja otworzyłam, była z jednej strony pęknięta. Jak... do Music, nie odpisują do was na... Niemożliwe, także znowu tutaj kolejne kłamstwo, a jeżeli nie odpisują, to ze względu na to, że jest weekend i być może właśnie, przez weekend nie odpisują, także to jest normalne, bo w niedzielę nikt nie pracuje. To ogólnie te donaty nie zasłaniają gry? Gocha. A może i zasłaniają. Można byłoby je przesunąć. To zaraz przesuniemy. Gocha. Gdy mamy komfort oglądający. Marek, może byś zwiększył jednak na trójeczkę. Co na trójeczkę? Na 3 złote, bo zaraz co oni robią. Takie wiesz, takie nieprzyjemne to jest. No to jest 3 złote. To dlaczego po złotych 50 wysyłają? Co? Bo to jest bez prowizji. A jak tam związek z to jest na czysto. Fajnie się ją grzmoci. Znowu to samo pytanie. Mówię ci, że zajebiście się grzmoci. Łukasz, wytłumacz się nam na live, czemu na płycie jest twarz z okularami, skoro miała być twarz? To jest twarz, tak. A tak to prawda, że nie ma. Ale kto to jest Łukasz? Bo ja nie wiem. A co to do Łukasza było, tak? Bo ja tak na ciebie mówię. A, czyli ja jestem Łukasz. A ja nie przeczytałem po prostu nazwy, ty co on wysyłał, ale powiedział, że płyta, no to sobie skojarzyłem. Dobra, nieważne. KAMERZYST69, podkreślenie FP, podkreślenie wczoraj. Dajcie mi dwa dni, dajcie mi dwa dni i zrobię. Może gdzieś wejdziesz? KAMERZYST69. Mam zablokowane po prostu lajki. Co, mam wam wiadomości wysyłać? Nie wiem, jak chcecie, mogę wysłać wiadomość. I później na przykład wejść. Kalipsu, Łukasz, ściągnij maskę albo oksy, a poza tym wiem, na można pytać się Empika o cofki od posadzie. Autor płyty i Łukasz Wawrzyniak, a Instagram... To to jest Łukasz Wawrzyniak! Kurde, ludzie! No mówią tak cały czas na ciebie. Albo na mnie. Na mnie chyba. Ale to ja nie robiłem płyty, chyba że chodzi o przyszłą mordy kochasz was. O, dostanę kapsułę? Mordy kocham was napisane.
Bierz kapsułę, dobra jest. Wpadnij na mojego Instagrama, nazwa ZUZIQ33377. Mamy ale w sumie, płytą kamerzysty. W sumie, powiem ci tak szczerze, mógłbym robić sobie streamy z tej gry 2-4 na dobę. Daria, pozdrowisz próbkę, Janusze z Wietrza. Pozdrowienia. Ty, ale dlaczego mam teraz wybraną... Aha, Marek Sika, szampan, kamerzysta, co sądzisz o grupie Włoskie Kafelek V2? Super grupa, znak Włoskie zapytania, znak zapytania. Super partia, kurwo. Przesuniesz te donajty? Agnieszka, będziecie kiedyś w okolicach Katowic. Jutro. Jutro Katowice. Na Instagrama Agnieszka podkreślenie Lisińska i LT3. O. Lecę nam... Nie, jak najszybciej ich przepuszować. Czemu w sklepie Play było kiedyś podpisane, że autor to Łukasz Wawrzyniak? Pozdro, wariaty. Nie mam pojęcia. Błąd. Masz to prosto. Pewnie czegoś takiego nie było. Pan, kiedy wersja twojej płyty w postaci winylowej, to znaczy na gramofon. A właśnie... Nie mam odtwarzacza CD. Właśnie się zastanawiałem, czy nie stworzyć czegoś takiego, ale... To jaki koszt produkcji takiego czegoś? To jest około... Musieliby, płyta musiałaby kosztować około 70-80 zł, bo to jest jednak... Jednak... Bo nie ma zębów, czaisz, gościu? Jednak trochę kosztuje w wersji winylowej, w sensie... Winyl, no to już nie jest to samo, co płyta CD. Wytworzenie czegoś takiego jest po prostu drogie. Bo koszty wytworzenia płyty CD to jest około 6 zł. Tak już z taką książeczką i ze wszystkim, plus to paski, no to tam trochę wyszło. Teraz jak zamówisz z limitowanej wersji, to będziesz miała albo miał biały autograf. Tak teraz. Komunista Marek, kiedy disco polo ze służącym na teacie. Jaki służący? Walić służący. Tylko gruźnie. Łukasz, pokaz i tak wszyscy widzieli na płycie. Ale co widzieli? Widzieliście jakiegoś typka, nie wiecie kto to jest. Masz pseudonim Łukasz, no dalej. Murirk, kumpel z Katowic, też pytał się babki i mu powiedziała, że dopiero od poniedziałku lub wtorku będą dostępne, bo mieli kłopot, czy co w tym stylu? Że mieli kłopot, tak? Ale to dobrze, jak że jak ja sprawdzałem, Łukasz i on to sprawdza, to po prostu, bo mają te kumpikacze czasami na magazynie. Łukasz pokazał twarz, mi się wydaje, że oni jest hitują, nie? Jest jak i tak każdy go zna, więc Aniek, kamerzysta, ściąga okulary. Ściągasz okulary? Nie, na razie mi się dobrze gra w okularach, mam bardzo dobre oświetlenie, idealnie mi się gra. A tak to by mi słońce świeciło na twarz. Maruś, pamiętasz, nie jak pamiętam. Koło brzegu do ciebie na chatę przyjechałam, u nas takiej sytuacji nie ma. Buźka, pozdrowisz. Patrz, jakie historie w ogóle wymyślają z dupy, które nigdy nie miały miejsca. Esteka, niby twoja twarz na okładce, ale gdyby nikt nie wiedział, jak wyglądasz, to po tej okładce i tak by. Nikt no. nie wiedział, kim jesteś. A myślisz, że, na, że ktoś wie, kim jestem? Kamerzysta i Kruszki. KXK is real, pozdrowicie. Tak, KXK is real. Ale cię nie pozdrowię. Za to, co powiedziałem. Siema, czy te płyty były w Empiku jednorazowo, czy będą jeszcze raz dostępne? Spokojnie. Te płyty będą, także jeżeli jeszcze nie zdążył ktoś kupić, to spokojnie. Będzie jeszcze okazja, a żeby zakupić moją płytkę. Tylko w Premiere Pro, czy też w After Effects? Premiere wystarczy. Co? Wystarczy. Ale co, do czego? Premier do montowania. PSYCHIATRYKA, znowu prosto od psychiatryka, od psychiatryka, powiem wam tak, przejdę ten samouczek i lecimy na grubo. Tutaj, patrz, jak wchodzę, jak w maso. Z tymi botami to nawet nie ma co grać, no bo co ja mam w ogóle jakąś farmę robić, jak nie ma sensu. Znak zapytania. Znak zapytania. Ale masakryczne te donaty. Znak zapytania. Znak zapytania. No, donaty jakby ktoś był pośledzony. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Ty widzisz, znak, że 6000 osób prawie jest? Znak zapytania. No już wszyscy znak, lola, zapytania. No znak, powiem zapytania. Ci, że nie spodziewałem się, znak, że tyle osób będzie na lolu. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. O, zrobiłem fajny znak zapytania. Jutro jest wolny chyba. Znak zapytania. Jutro, no co ty? Naprawdę? Znak zapytania. A dlaczego miał? Znak żadnego świata? Znak. Jutro jest wolny czy nie? Ludzie, napiszcie na czacie. Znak zapytania. Znak zapytania. 15 września. Znak zapytania. Znak zapytania. Bo coś tam mi się znak obiło. Zapytania. Znak 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 zapytania. No kurde, wypadł z tym donatem. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Imieniny obchodzą Albin, Nikodem, Roland. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Typowych świąt. Znak zapytania. Jest. Znak zapytania. Dzień doceniania znak żony. Zapytania. Dzień prostaty.
Znak zapytania. Międzynarodowy Dzień Demokracji. Znak zapytania. Dzień opakowań. Znak zapytania. Międzynarodowy Dzień Kropki. Znak zapytania. Dzień olewania systemu. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Kreska pionowa. Znak zapytania. Nie, no musisz się cofnąć, panie. Otwierający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy, otwierający nawias klamrowy, zamykający nawias klamrowy, znak zapytania. Dobry te donate. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. O nie, rozwali mnie teraz. Ilocin kartezjański tyndat, dzielenie. A nie, jednak znak nie. Zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Zapytania. Znak 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 zapytania. Pieniądze dostajesz. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Od kogo? Przytyłeś na twarzy. Ale że co, że ja dostaję? Przytyłeś na twarzy? Absolutnie. Że LOL ci płaci, jak grasz na live. Naprawdę? Tak. A kto tak powiedział? No jakiś donate był. Podobno płacą. Dlatego ludzie w to grają. A to ja gram za darmo, a patrzcie, ja gram za darmo. Mi nic nie płacą. Nic mi nie płacą. Napisz, że gramy za darmo, że to nie jest reklama LOLa. To nie jest reklama LOLa, gramy za darmo. Ja lubię grać w LOLa, po prostu. Teraz na 15 kubusia na konto testam jest dmuchana lala, pisze tam chyba. Okay. Kubańczyk i reszta, zapraszam, pozdrawiamy. Patrzcie, wbijam się jak... O Jezu, mam już 7 level, ocilet, ojej, szkoda mi tego. Super płyta, dziękuję bardzo, pozdrawiam, również pozdrawiam, Jakubka. Szkoda, siema, szkoda. Zrobicie 7D z Gniewkowa. Pozdrawiania dla 7D z... coś tam coś. Stary, kojarzycie takie miasto jak Grudziądz, a jak tak to byliście? Byłem, byłem, jutro też będę. 6000 osób oglądało. Emilka Marek, powiedz, jaka piosenka kamerzysty podoba ci się najbardziej? Żadna. Ty szmato zasrana. A mi wkurzyłeś teraz. MAGB. A jaka mi się ma podobać? Koszalin pozdrawia. Disco Polo lepsze. Co Disco Polo? Pozdrawienia Koszalin. Disco Polo jest dla spieprzonych umysłowo ludzi. A brunetki to bardzo ja wszystkie was pozdrawiam. Spieprzaj ode mnie. Siema chłopaki, miłego live'a życzę. I będziesz ty prosić, żebym ci tekst napisał do tego Disco Polo. Będziesz prosić, żebym ci napisał tekst do tego zasranego Disco Polo, to ci powiem tak. Przepraszają cię. Foki KXK. Spoko, może przyjmę przeprosiny kiedyś. Nie no, tak serio to nie jestem na was zły. Na milion subów. Tam jestem zły na dwie osoby. Dosłownie. Zakopczenie Mareczku, kiedy ten Minecraft? Jak ten debil skończy grać w to? Patrycja, napisałam do nich w piątek. Mogę wam wysłać zdjęcie. Zależy o której godzinie w piątek. Instagrama lub e-mail i sami zobaczycie. Skontaktuj się, no oni na 100% odpowiadają. Bo kamerzysta sprawdza ich, żeby odpowiadali po prostu, żeby był jak najlepszy kontakt, jeżeli chodzi o płytę, afirmację. FIFK, a Hyper siema kamerzysta, ten Łukasz Wawrzyniak, to ci się do studia wbił i na Insta Stories. Serio? Kawałki piosenek włączał XD, a tak ogólnie serio? To mogli byście wbić na mojego Insta. No, że ty go zapraszałeś, albo ten, no co Kuba. To mi nie odpisuje? Mam ZD. Chyba, że jakiś służący czy coś błażej, może zaprosił. Nie wiem. Pan fajna książeczka z płyty, wreszcie miałem czym podetrzeć się w kiblu. Dzięki. Spoko, mnie takie coś nie rusza, wiesz. Jak zapłaciłeś 40 zł, to mnie to miałem wywalone. Co z tym zrobiłeś? Mogłeś sobie nawet to spalić. To ja z kolegą. Kasper. Ważne, że mi płacisz, nie? Kasper z Wałcza pisał. Pozdrowienia. Powiem tak, jak mi płacisz, to możesz robić z tą książeczką co chcesz. Tak jak ja z Zosia Filet do kamerzysty. Pozdrowisz mnie i mojego kolegę Mateusza. Pozdrowienia dla kamerzysty. Zamówiłam płytę, ale jeszcze nie przyszła, nie czekam i polubisz mi ze DJ Jotna i proszę dla Mateusza. Wielką. Fanką i kacę czekaj, do końca czekaj. Życia do Marusia jest. Kinia czemu na płycie Dales okładkę z twarzą, a nie z maską? No bo dochodziło. R3EZN1 ku Lukasz, nie ukrywaj się, i tak każdy wie, że to ty. Tutaj nie ma żadnego Łukasza. Radio Maria Marek, odblokuj mnie na Insta, nikt z Łukasz Fawrzyniaczek.
A nikogo nie blokuje na Instagramie. Wink, wink, zagrajcie z widzami potem na LOLu i pozdrowcie. Będzie grane z widzami. Będzie, będzie, tylko ja muszę najpierw ogarnąć tutaj ten samouczek. Muszę zrobić intro do grupy 15 Kubusia. Ale czemu? Jakie intro? 15. Komunista, czy to prawda, że niektóre piosenki na przykład Titanic są o Mareczku? Czyżbyś wyrazał swoją miłość do Marka? Tak, napisałem je... Chcecie wiedzieć, napisałem je dla Marka, tak. One zostały napisane dla Marka. Mateusz z Redy, czy kamerzysta to alter ego innej osoby? Pozdrawiam. Będą szatować, będą pisać. Napisałem je dla Marka. Marek się po prostu nie chce przyznać. No nie przyznaję się do końca. No to chociaż... O nie, zabije mnie! Wiktor kamerzysta, czemu nie zdejmiesz tej maski, jak już wszyscy wiemy, że jesteś Łukasz Wawrzyniak? Masz ten sam głos i ten sam tatuaż, co on. Serio? Nie, no niemożliwe. Ty mówisz, że jestem Łukasz Wawrzyniak, ja mówię, że ja nie jestem Łukasz Wawrzyniak. No i co, musimy gdzieś spotkać się po środku, co? Pozdro. Jutro. Jutro w Stargardzie będę. Rex, podkreślenie ki, bardzo chciałbym kupić płytę kamerzysta priorderze, ale są przekleństwa i mi mama nie pozwoli. Oj. To po prostu bierzesz kaskę od mamusi, mówisz, że na drożdżówkę, a kupujesz płytę w Empiku. Tak, wiemy, że KXK i Real, to możecie się pocałować. Albo sam zarobisz. Albo sam zarobisz, no. Tak, najlepiej. Pójdziesz do pracy, będziesz zarabiać pieniążki. Kamerzysta, ja cię kocham, chciałbym cię kiedyś przytulić, pozdrowić. Przytul. Poczekaj, przytulasek. O. Kamerzysta, lepszy kamerzysta. Powiem ci, że gra jest rewelacyjna, ale patrz, teraz to, co teraz będę robić. Teraz już nie mają żadnych szans, koniec, jest, patrz, koniec gry. A to już normalnie gra. Chodzę jak masło, pa, co się dzieje, patrz, koniec, to jest koniec. Pozdrowienia. Podjazd, pyk. Tutaj, myk. O, ty gnoju zasrany. Choć ziemniaczki i kluseczki stygną, pomożesz mi pchać krowy do stodoły. O, przeprowadź cholera. Na obiad jutro swoją Karolinkę. Babcia do ciebie pisze. Legendary, double kill i koniec, zaraz będzie ten. Tam życie, triple kill, quadra kill. Chodź do tatusia, chodź. Chodź, jebak, CB kamerzysta, celu bez talencie. Nazywasz plajta, wejdzie na listo trace wiarę w Polskę. Oj, patrz. To wchodzi na pierwsze miejsce na Olisie. Za 6 dni. Nie, sorry, za 5 dni wchodzi na pierwsze miejsce na Olisie. I wtedy będziesz mieć jeszcze większy ból dupy niż masz teraz. A ja zgarnę, pójdę do banku, dostanę przelew, dostanę tak gruby przelew, gdzie takich pieniążków nie widziałeś na oczy, uwierz mi, i wtedy będziesz mieć jeszcze większy ból dupy i za te pieniążki zreinwestuję na coś innego i zarobię jeszcze więcej z tego pieniążków, rozumiesz? A ty nadal będziesz siedzieć na komputerze i będziesz pisać wyzwiska. I tak po prostu to się skończy. Elpro daje dupy, siemano, co sądzisz o grupie Elpro daje dupy za 1 grudnia i pozdrow nas. Elpro daje dupy, czy nie? No nie wiem, w dupie to mam. Jak lubi chłopak, to niech robi. Lub Marek, weź tam wbij w wolnej chwili do psychiatryka. Okej. Do psychiatryka bardzo chętnie, tylko musisz kaftan przygotować, nie? Dobra, zagrajmy. A już normalnie z ludźmi? Chyba normalnie z ludźmi, ale czemu ja mam blind peek? A okej, dobra, blind peek, dobra, już. Wikusia kamerzysta, zajebista piosenka o byłej taka rockowa. Będzie więcej w takim klimacie? No będzie, na koncercie, no będzie, kurde. Ale powiem ci, że nie każdemu się podobał ten klimat. W sensie... Podobało się, ale nie wszystkim ten... ten rok. 123 440. Jutro będę w Częstochowie. Takie miasto jak Częstochowa. A jak czego kłamiesz? Czy kiedyś przyjedziecie? A może będę. Kłamiesz, Maruś. Będę, ale po prostu się nie spotkam z tą osobą, nie? Po prostu miniemy się. Mhm. Werrowski Łukasz, na chuj ukrywasz się, masz takie same oczy, kości policzkowe, brodę, czoło i widać, że... Ale tutaj to ty, a zresztą ja byś naprawdę... to nie był ty, to prawdziwy Łukasz, dawno by cię pozwał o RODO i wybiłby się. Tak? Jeszcze bar. No to może już mnie pozwał, skąd wiesz, bo mam już pozew w sądzie. No. Czaja, czemu nie wiesz Łukasz tego? Wawrzyniak ma taki sam tatuaż jak ty i było widać twoja twarz w starych filmach.
w starych filmach była widać moja twarz. A pan w cholerę z tym 999 koni mechanicznych. Koni mechanicznych. Nie wiem, żartuję, wysłuchajcie tak jak mnie. Koni mechanicznych, 999 koni mechanicznych, 999 koni mechanicznych, gocha, 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 gocha. League of Legends. Mister Official, siema kamerzysta, jak ci dzisiaj dzień minął? Pozdro. Powiem ci tak średnio. Tak średnio. Czemu palisz? DJ Black kamerzysta, jak kurwa długo będziesz się ukrywać, przecież połowa osób w necie się, że to ty. Łukasz Wawrzyniak, no jakie czas pan Wawrzyniak podał XD i dajcie mi suba. Ale kto to jest Łukasz Wawrzyniak? Dajcie już spokój, ludzie, Jezu Chryste. Specjalnie kapelusz ubrałem na live, tutaj idzie. KOZ3K, fajny live. PS, zapraszam do subskrypcji kanału KOZ3K. Teraz spam ILT, kareta, tylda, dzielenie, tylda, dzielenie. Powiem ci tak. Krystian, jak tam jojka? Jojka? Świetnie, na górze śpi. Ja nie wiem, co to jest jojka, kto to jest jojka? Łukasz Wawrzyniak, jeżeli kamerzysta nie wie, kto to Łukasz Wawrzyniak, to niech wpisze sobie na ed. Łukasz Wawrzyniak, to sobie zobaczy, kto to jest, ale i tak tego nie zrobi, bo jest słaby i się boi. I... Bo chyba jest dwóch. Niech ściąga czapkę i... Bo i chyba teraz piszą o tym innym. Oni mają w głowie coś, cały czas ten Łukasz Wawrzyniak. Fan u mnie w mieście dziś na targu była twoja płyta, ale w cenie 20 zł, czy to też oryginał? Nie. No na pewno oryginał, skoro ktoś wystawia za 20 zł skopiowaną wersję. Janusz z podbiórka Marka Karolina jest na live'ie i pisze z konta kamerzysty, weź ją uspokój. Co by tu wybrać? A masz już postaci? N-I-E-P-O-Z-D-R, no mam, tylko nie wiem jaką wybrać. A co, jaki zajebisty namiot jest na live'ie? On nie ma zębów po prostu. Bot. Dobra, to co, mam bota, czyli muszę któregoś wybrać. J-E-B-A-C-Z-A-G-E-U-B-I-E, Lubin, tylko Śląsk, Wrocław, ogólnie P-O-Z-D-R-O-W-I-S-Z, mnie kamerzysta. Co się dzieje, co się dzieje? Chyba Wejgara wezmę. Chociaż on jest bardziej na Majda, ale... A-L-Z-Y-S-T-A-69, podkreślenie FP, podkreślenie według mnie najlepsza piosenka z płyty to ballada o byłej i kłod. Widzisz, lubią rapy. Ale wszystkie piosenki są super, każdy znajdzie coś dla siebie. Lecimy. Jak masz teraz chwilę, to ja przesunę do Night. Ja Magda, panowie, dobra robota na YouTubie. Kanał, który pisze na czacie z niku kamerzysta, to fake. Nie wierzcie w to, dzieci głupie i skończcie. A, no tak, bo jest typ na czacie, który po prostu wstawił sobie ikonkę. Pozdro kamerzysta i Kruszfil. Podszywa się pod ciebie. No tak, ale patrzcie, ja mam roczki tutaj, więc jak mógłbym pisać z wami jednocześnie na czacie i grać w grę? Na twoim koncie na TikTok pokazałeś twarz, to teraz na live pokażesz on też. Nie ma TikToku. Ja nie mam TikToku w ogóle, co wy gadacie w ogóle? Ludzie, weźcie się ogarnijcie. Nikt nie wie, jak wygląda jego twarz. To nie widział płyty. Ale nikt nie wie, jak ma na imię. Na przykład. A i tak ta twarz jest zrobiona pod takim Mariusz kątem, siema, żeby nie dało się stwierdzić tożsamości. Grails na Instaze, pokażesz twarz. Ale jest pokazana twarz. A w sumie tak jak i tak propsy, że miałeś na premierę 30 tysięcy ludzi, ale tak 40. Serio, to kiedy pokażesz twarz? Ale pozdrow pseudonim to. I jeszcze jedno, kiedy nowa? Nowa nuta? No jeszcze nie wiem, pewnie wejdzie za pół roku. Sit stary Lexu? Znak zapytania. Znak zapytania. Hajcik z Gardienty z płyty, to po co coś teraz coś dodawać? Znak zapytania. Ja żartuję oczywiście. Płyta pewnie będzie w przeciągu... Znaczy, piosenka będzie w przeciągu miesiąca najprawdopodobniej. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Może półtora miesiąca. Dajmy też, bo ja wiem, że wy już moich piosenek się nasłuchaliście, ale czekacie na Marusia, co nie? Znak zapytania. Piszcie na czacie, czekacie na Marusia, na te disco polo. No to już jest przecież. No jest, ale teledysk trzeba nagrać. To będzie tak bekowe, ja już widzę ten teledysk. Już zrobimy ten teledysk. Będzie beka jak cholera. Znak zapytania. Czekacie na Marusia, nie? Fajna piosenka jest, tak? Znak zapytania. Fajnie, znak zapytania. Znak lepsze zapytania. Na pewno od tego twojego znak głównego. Zapytania. Znak lepsze od mojego? Znak ty chyba jesteś niepoważny, jak człowieku śpiewać nie umiesz. Znak ja? Zapytania. No a co, umiesz śpiewać? Znak zapytania. Człowieku, zapytania. To jest disco znak polo, zapytania. Jak to może być lepsze? Znak zapytania. Znak zapytania. Ja muszę ogólnie usunąć znak zapytania. Możliwość znak zapytania. 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 Znak zapytania, 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 znak zapytania,
Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak zapytania. Znak ale zapytania. Bita bym z tego zrobił. Znak zapytania. No w sumie. Znak zapytania. Ale werbel. Znak zapytania. Ale to jedzie. Znak zapytania. Kurw! Znak zapytania. 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 Poczekaj, bo w bit szedłem. Znak zapytania. 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 Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. 12 cm Mareczka. Dlaczego piszecie 12 cm Mareczka? Cały czat pisze 12 cm Mareczka i KX-ka. Znak zapytania, 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 znak zapytania. No wszyscy piszą 12 cm. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Marek. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Ale o cholerę chodzi. Znak zapytania, znak zapytania. Co jest do cholery? Ja rozumiem, że tu nie ma junglera, ale zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Ty iść na topkę, no człowieku. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Nie, no muszę iść ten, bo jakieś nuby są zasrane. Znak zapytania, 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 znak zapytania. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. No to już jest grube. Znak zapytania, znak zapytania. Ile to jeszcze będzie? Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Ta! Yo, motherfucker! Tak szybko się skończyło. A Kemi Łukasz Wawrzyniak to po prostu twój brat bliźniak, o którym istnieniu nie miałeś pojęcia. Sprawdzałeś? Czy to twój bliźniak, brat? Czy znak zapytania to jest mój brat bliźniak? Czy pokalujesz znowu kiedyś Ludwika? Pocałujesz znowu kiedyś Ludwika? Wiecie, jak długo w tą grę nie grałem? Witam mordy. KC Marek Kamerzysta. Witam, witam. Kubuś. Pa, już te nuby się dały zabić. Pozdrowicie gildię Base i Gucia. Nie. Nie ma. Chiner, siema, siema, kamerzysta. Jak tam dzień mija? Dzień mija zajebiście, tylko... Ej, oglądam was od samego początku powstania kanała Lord Kruszki i Łukasz mi nie zaprzeczysz. Nawet na płycie widać, że to ty i nieodpowiedzialne na temat tatuaża i głosu i ile na sku FM się zarobiła na... Zosia Files, kamerzysta, zamówiłam płytę i czekam. Polubicie mi ZDJ na ik? Zofia Files. Kiedy będziecie w Chełmży koło Torunia? Pozdrawiam. Pozdrowicie całą klasę 6, a z Chełmży? Dominik, kamerzysta, zawolasz Joykę, proszę. I tak BTW, co Joyka! Jeszcze. Joyka! Kurde, nie chcę przejść. Anonim, pocałujcie się. Ty się pocałuj w dupę. Pocałuj się, Marek, ze... Kolaganka wyssala włosy lonowe kotu i się dusi. Pocałujesz mnie, Maruś? Nie, ale jaka jej koleżanka wyssała włosy lonowe kotu? Ta maska przygłupie. Włosy lonowe kota, czy włosy lonowe kotu? Kota. Daj to mi music pozdrowienia dla was. Kocham was. Dzisiaj zamówiłem płytę. PS. Jak klikasz w muzyce play i wpiszesz nutę kamerzysty i informacje, to tam też imię i nazwisko. Takie coś nigdy nie miało miejsca. Kursy i pisze Łukasz Wawrzyniak, podkreślenie 69, podkreślenie Toma. Jak ci idzie, Gera? No dobrze. I ja, kamerzyta, czemu śmiejesz się z biednych ludzi? Czemu się śmieję? Ja się nie śmieję z nikogo. No co ty, ja się w życiu z nikogo nie śmieję. Przestańcie mówić dupę o tym Łukaszu Wawrzyniaku, kurwa, stary fame z Aska i chuj mu w dupę. No właśnie, kij z tym Wawrzyniakiem.
Squirt będziecie w Braniewie? Będziemy, jutro jestem. Siekla kamerzysta, wejdź na streamie na Instagram z Łukasz Fawrzyniak XD. A czemu? Marmaruś, dlaczego wczoraj po lajki nie wbileś na mojego Instagrama? Bo mam blokadę na lajki. I polajkowałem płytę i się okazało, że mam blokadę. Dlatego nie zrobiłem wszystkich kont, które wysyłaliście do lajki. Będę to musiał po prostu nadrobić, ale w pierwszej Mateusz, kolejności, Omareczek, jak kocham cię, oglądam od złotych początków i dobrze je wspominam dzięki tobie. Polubiłem Calvin Kleina, pozdrawiam. To nieźle. Ja też lubię Calvina Kleina, ale Mordo, bardziej lubię Balenciagę. Będziesz na filmach u Marka bez maski czy dla kontentu? Zostaniesz zakryty, pozdro chłopaki. Ja zostanę zakryty zawsze. Zakryty skurwiel. Emiluka kamerzysta, przynaj, że piosenka Ona jak ogień jest dla Marka, bo on ma niebieskie oczy, a Karina, twoja dziewczyna zielone, a jest taki tekst, błękitne oczy są we mnie wpatrzone. Ja mam różowe oczy, akurat. Cóż, muszę się cofnąć. Powiem wam tak, dawno nie grałem w tą grę, jest ciężko. Sukcesu z płytami i w ogóle jaki osiągnąłeś w rapie, de pozdrawiam. Cieszysz się? Ciebie i Marka PS pozdrowisz. Ja również sobie gratuluję, powiem wam szczerze. Pozdrawiam. Mleczok, jeśli chcecie grać z widzami, to musicie ich dodać w lobby, bardzo fajny. Spokojnie, pozdrawiam. Zagramy z widzami, tylko ja na razie muszę się przystosować do tej gry, bo problem jest taki, że ja nie grałem bardzo długo, a pierwszy raz gram tą postacią. Bardzo szczęśliwą osobą kamerzysta i dlatego jutro zamawiam. Płytę uwielbiam cię i pozdrowisz Miłosza z Bydgoszczy. Pozdrawiam Miłosza z Bydgoszczy. Dziękuję za to, że zamawiasz moją płytę. Ja się bardzo cieszę, że płyty tak schodzą. Czy zdejmiesz maskę na jakimś z odcinków i kiedy ujawnisz twarz? Już ujawnię. Na płycie. Matek, jakie są wasze relacje z Frizem i jego ekipą? Frizem? A dawno nie mieliśmy żadnego kontaktu. To jest tak, że fajnie, nie wiem, kontakt się urwał, płytę, jakby nie patrzył. Zapłaciłem przelewem, wysłałem potwierdzenie przelewu, płyty nie. Dostałem, a teraz jak zadzwonię na infolinię, to pewnie powiedzą, że bez opaski. Opaski są, czy już nie ma? Jeszcze tam parę zostało, także jeżeli jeszcze nie zamówiliście płyty, to jeszcze parę opasek zostało. Jak potrzebujecie obserwujących na Insta, to wypromujecie go przez Top Insta, poszukajcie. Właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mnie na Instagramie, to weźcie mnie zaobserwujcie na Instagramie, bo mi tam niewiele zostało do 800 tysięcy. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy są na tym live, to cię obserwują. A mi się wydaje, że może nie każdy. Się wam XD pozdro. Ile osób to ogląda? 6200 osób. No, 6200 osób, no. Sporo, jak się czujesz, że jesteś tak popularny? Psychiatryk, wbijcie do psychiatryka, kaftan przygotowany do tych pieprzniętych, wiecie o co chodzi. Okej. Może ja disco polo pośpiewam, bo nudno. MAGDA. To pośpiewaj, no. Znaczy mi jest nudno, bo nie gram. Nie wiem jak wam, bo wy się znacie na tym League of Legends. Paulina, a ja się nie znam. Pozdrowicie moją siostrę, Kincz, ona was uwielbia. Pozdrawiamy z Łomży. Pozdrowienia. Jakie disco polo proponujecie? Samuan kamerzysta, weź mi przytul też, pozdrawiam z Nowogardu. O, przytul. O, farcie. Nie umiem, przysięgam, że nie umiem tą postacią grać, ale jakoś wyszło. Zarzućcie mi jakieś disco pola, to sobie puszczę. Co ty tam piszecie? Ona by tak chciała, to nie jest disco pola. To jest prawdziwy rap. Rap hip-hop, tak? Ona by tak chciała. Nie, to nie jest do końca rap, to nie jest też do końca disco, nie wiem co to jest za gatunek, szczerze mówiąc. Trudno jest w ogóle stwierdzić, co to jest za gatunek, tak szczerze mówiąc. Paki śmieszne, te dzieciaczki, co Maja, ból dupy, chłopaki ogarnęli zajebisty pomysł na biznes i trzepanie kwitu, a wy wszystko lykacie. Szczerze mówiąc, to nie wiem jakim gatunkiem jest ona, bo to chciała, ale spokojnie to poszło. Znaczy spoko temu chłopakowi poszło. Mega. Ronnie Ferrari. Kiedy druga płyta i na jakiej gali odbierzesz złotą... No. Wastek, po tej grze idź na it i wpisz Łukasz Wawrzyniak, ok. Tutaj tylko League of Legends, tak? Tutaj na razie tylko League of Legends. Podkreślenie live. Stwierdzam, że kamerzysta jest chory psychicznie. Tak, jestem chory psychicznie. Każdy z nas jest troszeczkę chory psychicznie, tak mi się wydaje. Ta fajna, ta maska z ofatania, bo 300 zł też FB kupuje i wpadnijcie na Insta.
mordeczki insta.bl, a CZEK69 i możecie dać follow. Jestem na dworze sam. Zresztą pada mi na głowę. Na głowie mam, a gaść go nie mogę. Uchodzą w ciemny las, już jedną wolę w drogę. I widzę, że przyjdę za zmowę. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę. Zapalę se herbatę, i góra żadne latę. Buka, i buka, i buka ktoś do drzwi. Widzę panią z skalą, serce mnie chciała być tu ze mną. Lecić w laty, po czym liczyć węgrą, ona by tak chciała tańczyć ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą, ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić planty, po czym liczyć węgrą, ona by tak chciała tańczyć ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą, siedzę na kanapie i patrzę prosto w oczy. Ja patrzę jej na dupę, bo pozy przyszła w losy. Widzi tam coś we mnie, jak z boku i żeby nawet nie i na po zmroku. Nie wiem, jak kiedy przyszła bo zapyta. Przestań! Kreta, kapitan tego zasku, co prowadzi się jak beta. Przekaz, pod układem mamy składy gazowanego nektaru, który ludzie pod ludarów 99% tyle, ile ma problemów. Znika po butelce, wtedy nikt nie trzyma ster. Chciała być tu ze mną, kręcić planty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała być ze mną. Marek, przestań, proszę cię. Zejdą. Skończę, tak? Chciała być tu ze mną, kręcić planty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Magdaleba się ma, chłopaki, jesteście najlepsi. O nie, wulgaryzmy się pojawiają. To muszę skończyć. Pierdalam zawsze. No weź, Marek, włącz. Co pan opowiadasz? Dobra, teraz przejdźmy do tego, co tutaj jest. Moja koleżanka kupiła twoją płytę i nie chce jej oddać w ogóle, co tam jak poczuć. To zabierz jej. Prosto logicznie. Nie, to kup swoją, a nie koleżance chcesz kraść. Czemu? No co, bo ma kraść koleżance? No niech kupi od koleżanki na przykład i koleżanka sobie kupi nową. A, no w sumie tak. Na przykład ta koleżanka, która chce płytę, może nie mieć konta w banku i może zapłacić. No ale to może iść do Empika. Kruszwil, podkreślenie Maruś, ile pieniędzy z donata jest wart buziaczek dla kamerzysty? O... W sensie, że kamerzysta przyjedzie do ciebie i się z tobą przelizze? Nie, no, on chodzi, że jak my mamy się przelizać na live. Chociaż tyle nam pokaż, każdy nie ma, CB nie prosi. Ma opcji. 100 tysięcy złotych. I ja na Gona mówię, 100 koła. Misiek Games, pozdrowicie Miśka Gamesa. 100 koła i go namawiam. I nie PayPal. Nie, no i tak się Berciak, nie moim zdaniem najlepsza piosenka z płyty to Seven i Air Seven i Air Force Forceone. Pozdrowienia. PS, nie piszcie tych znaków zapytania, bo to w Q. To jest 100 koła? To pan ci nawet nie złakaska jest. No to ja wtedy sądzę. Julia Kamerzysta, kochasz Marusia, duperki pozdrawiają. Pozdrowienia! Kanał Zboczona Patrycja, zapraszam na KAMERK Live. Misiaczki moje, kanał Zboczona Patrycja, zapraszam. Na KAMERK Live, misiaczki moje, kanał Zboczona Patrycja, zapraszam na KAMERK Live, misiaczki moje. Co się dzieje? Kanał Zboczona Patrycja. Ale reklama. Pawełek, nosisz maskę, żeby utrzymać istnienie kamerzysty. Dokładnie. Ty, ale skąd oni wiedzą, jak ja mam na imię? Juleczka, te jak piosenki o byłej dziewczynie to były, no, dla Pawełek. Podkreślenie Prestigen, podkreślenie 2. Kto wie? Kto wie? Co kto wie? Jak brzmi? Może Pawełek mam na imię. Zawadczanka, poczytajcie sobie książki o KMSka na Wattpadzie, najlepiej z dowodami na to, że jesteście parą. Wattpad. Twój stary Marek, jo, przestańcie o tym, Łukaszu. Gość może chce zacząć coś nowego, robi dobrą muzę, a wy? Nie spamicie, że jest w tym ogar, pozdro kamerzysta. Pozdrowienia. Masz od osoby. Również pozdrawiam. Podkreślenie XP, akt, siema kamerzysta. Jakie są w ogóle tutaj itemy na HP, pozdro. Powiedzcie mi. Na HP, bo... To. Ale nie chcę w tanka lecieć, ja chcę, żeby mi się regenerowało szybciej. Wiktor, dobra kamerzysta, lubię cię i nie będę cię męczył, wiem bardzo dużo na twój temat i tyle, siema. I pozdrów Kruszwila XD. Pozdrawiam siebie. Ja również cię pozdrawiam, Mareczku. Pro, podkreślenie, no, kamerzysta, jesteś zajebisty, mam twoją płytę, a ty, Marek, szanuj go, bo on cię wybił. Ma płytę twoją. Zero szacunku. Absolutnie. Zero szacunku? Hej, zamówiłem twoją płytę, a to jest mój pierwszy donate i idzie do ciebie, zdejmiesz kiedyś.
Maskę pozdrowisz. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Ale cieszę się, że tyle osób... Kamerzysta, oświadczyłeś się, tyle osób kupiło moją płytę. Nie oświadczył się. Nigdy tego nie zrobi. Piotr ze wsi skurwy... A skąd ty taki pewny jesteś, Marek, co? Mask kamerzysta, ściągaj wora. Może się oświadczy. Nie, ale to jest aż takie trochę przerażające, że oni z nas homoseksualistów robią. Niech sobie robią, ale z większymi donatami. Kacper się ma chłopaki, powiem wam, że mega was szanuje za wasze pomysły. Bez kitu ustawić na tej stronie. Ja napiszę do gościa. Płyty są mega i że jak ktoś chce napisać o KXK, to musi donata wysłać za pieniądze. W dalszym rozwoju. Ta limitowana wersja jest z białym autografem, także jest jeszcze na stronie chyba. Kosia Files, kocham was całym sercem. Kamerzysta, zamówiłam płytę, czekam na nią. Kamerzysta, polubisz mi. Zdjęcia na ich nazwa Zofia Files. Maruś, kiedy piosenka pozdrowicie całą klasę szóstą Archeumrze. Piosenka tego nikt nie wie, kiedy będzie? Milion subskrypcji. Legendary. Kuba się ma kamerzysta, zaakceptuj do Lola nick Kubę. Pa, zaakceptujesz go? Strike go, zagraj turnie. Oj. Złota rybka Kubańczyka, Siemka kamerzysta. Wszyscy wiedzą, że ty jesteś Łukasz Wawrzyniak, to dlaczego? Się wypierałeś. Pozdrowienia. Dla was. I lecimy. NAGDA 96, kamerzysta, planujesz kolejne tatuaże, a może ty, Marek, masz w planach tatuaż? Ja mam, na dupie. Masz na dupie tatuaż? Tak. Serio? No, a wiesz co na nim mam Klaudia napisane? Olej gej, liże klej. Olej gej, liże klej! Olej gej, liże klej, wszyscy na czacie. Olej gej, liże klej. Wawrzyniak, okej. LOL się nigdy nie skończy. Wszyscy na czasie olej gej i rzeklej. Bez maski, okularów i czapki POZDRO. Kiedy pokażesz? Kiedy pokażę mordę? Tutaj piszą olej gej i rzeklej? Piszą olej gej. Piszcie. Like na ich kucyk CDDD, mam ZDJ z płyta i w ogóle dostałem... Albo w ogóle, jakbyście kiedyś trafili na jakiś tam film Oleja, albo na jego Instagrama, to mu napiszcie w komentarzu olej gej liże klej. Jak możecie. Weź Mareczka na kolana, będziesz mieć koncert w Lublinie. Jutro koncert w Lublinie, tak? Nie, koncerty będą w październiku, kochani. Ja przyjdę za ciebie, zrobię także... w Lublinie. Fred, nawet jak jesteś Łukaszem, to wolę CB jako kamerzystę z nieznaną tożsamością. Mam nadzieję, nikt nie wie, że kto jak to jest. Się ujawi, to ale piszą olej gej liże klej. Moje ulubione powiedzonko. Olej gej, liże klej? Olej gej, liże klej. Pozdro kamerzysta i Mareczku, pozdro. Bo wiesz co, podobno go widzieli, jak miał... Jak on wchodzi do papierniczego, nie? No. Widzieli go, jak wchodzi. Kinia i stali, tam bo chcieli z nim zdjęcie, nie wiem dlaczego, ale chcieli. Współczuli ci słuchanie jak Mareczko. Zajebiście śpią. Dobra, ale skończę o olejniku. I widzieli go, jak wchodzi i wychodzi z takim 6-pakiem kleju. Zabiją mnie. Klej w tubce. Czaisz? A nie, jednak nie. I on otworzył te wszystkie kleje i tak... Kuba, ostatni zaczął lizać te kleje. Od 15, Kubusia, pozdrowicie mrówki, będziemy wdzięczne. Pozdrowienia mrówki. Bądźcie wdzięczne. Karolinka kamerzysta, czemu nie nosisz worka, pozdrowisz. Jaka to Karolinka? Ta... Czemu nie noszę worka? No się znudził. Xit stary Leksu, podkreślenie 0039 GT, podkreślenie Ampiąpy, podkreślenie 0039 GT, podkreślenie Ampiąpy, podkreślenie. Czy już kończą grę? 0039 GT, a to ja idę puszować, nie. Tak szybko skończyć nie możecie tej gry, no Jezu Chryste, dopiero 18 minut minęło. Kupson się ma kamerzysta, zajebista płytka, pozdro. Kupson to ten youtuber. Dzięki mordo. Jula, zapisujecie gdzieś nazwy ich widzów, mam ZDJ z płytą na swoim. Jula, podkreślenie lawy. A to ty ten youtuber, czy po prostu ktoś randomowo po prostu tak się nazwał? Pozdrowicie mnie, wariaty, proszę. No, znaczy, no wiesz, no to, że 5 tych wysłał, no to nie znaczy, że to jest youtuber, nie? Noxu kamerzysta Marek posprzątał Audi po wymiotach. Nie, nadal jest brudny. Nie no, jest czysty. Ale nie jest. Sikor się ma kamerzysta, może zagramy Nick Iron Jungle. Zagraj. Pozdrawiam Mareczka i ciebie on też chyba bardzo chce. Wieczoru i 20 tysięcy sprzedanych płyt. Ja cię kręcę. Teraz już więcej. Więcej, już jest 22 albo 23 tysiące. Na ten moment. Ale schodzą. Znaczy inaczej, nie wiem ile w Empikach się sprzedało, ale potem już bardzo dobrze się sprzedają. Także jeżeli jeszcze byliście, nie wiem czy byliście w Empiku, czy nie byliście w Empiku, w każdym razie mega dobrze potem już schodzą. W zamówiłem płytę i zajebiste nutki D, ale trochę mi się zmazał. Autograf Kruszwila. No,
To pewnie poprawi, jak będą koncerty, jak wpadniesz na koncert, to ci poprawi autograf. Chyba mam skargę, bo zamówiłem płytę w czerwcu, dzień po ogłoszeniu jej i nie mam podpisu Maraka. Niemożliwe. Każda płyta była sprawdzana, to nie ma opcji. A jeżeli rzeczywiście coś takiego jest, to po prostu to zgłoś. I oni wezmą od ciebie płytę z powrotem i na swój koszt wyślą tobie z powrotem jeszcze raz, nie? Jamalon, czy te piosenki o byłej dziewczynie były dla podkreślenia PRESTIGEN2? PRESTIGEN2. Czy ono było o niej? Nie było o PRESTIGEN. Kubuś Kamerzyk. One nie były o nikim, tak szczerze mówiąc. A pozdrowicie Kubę i Maję ze Słubic. Pozdrowienia, Kuba i Maja ze Słubic. Patrzcie, kończymy grę, to jest tak easy. To jest takie easy. A to z botami grasz czy z ludźmi? Nie, no z ludźmi. To nieprawda. JULIA 123 440. Dobra, kończę grę. Idź do szkoły, jak chodzi do szkoły. A, koniec gry. Chyba, że masz I'm a winner, I'm a winner. Jestem urodzonym zwycięzcą. Tak się rozpieprza ludzi w tej grze. Victory, victory. Thank you very much. Rozpieprzeni. Kto zasługuje na ten? Chyba ona zasługuje. USR 08, widzę, że jesteś dobry w LOL i pozdrawiam. Znaczy, powiem tak, dawno nie grałem w LOLa, także ja bym się z tym wstrzymał, tak? Ja i w ogóle postacie, które są, tak średnio, ale... Rozrabiaka ze wsi, witam wszystkich i ciebie, Piotr Ostrołęka, MDZ. Jaką postać kupić, kochani? Siema. Jaką postać? Najdroższą, najlepszą. A w ogóle da się tutaj coś kupić? Dominik, co? Kamerzysta, mam dla ciebie challenge, na pewno jeden kill, bo uderzenie Crushfill albo coś w tym stylu. Zaraz zagram, tylko... O, mam 4600, Jezu, dajcie mi ten, Warusa, dajcie mi Warusa. Zaskacza Marek, pozdro kamerzysta. Ale czego to... Ty, frajerze, ty. Dlaczego mam zablokować, o co chodzi? D3J, siema kamerzysta, zdejmuj tą czapkę. Unlock. Ale nie chcę, ty nie... Zdejmij czapkę. Nie, spieprzaj. Collection, poczekajcie, jak to się wpisuje, Warus... Jest Warus. Chcę unlock go. Mówisz, zapłaci pewnie. 4000. Kurde! A ile to kosztuje? 4800. Disco Polo na milion subów. 4800. Ile, co, ile masz? No 4600. A da się to dokupić? Planujesz jakąś płytę jeszcze? No da się dokupić, ale to byś musiał ten. Co? Podpiąć, to nie tak łatwo. Ale to czekajcie. Wezmę inną postać. Czemu nie masz prawo jazdy i nigdy jeszcze nie miałeś nawet, a dobra, trynda, mera. Miałem prawo jazdy. Unlock. Dobra, niech będzie ten tryndamer. Idziemy puszować linię, ale będzie rozpiecz. Twoje umiejętności pokazane w filmach Marka. Jak długo masz prawko? Zaskakują młodego kierowcę, którym jestem. Ja prawko nie, no już mam z 4 lata, albo 5 lat. A skąd masz? Olej gej, liże klej, olej gej, liże klej, olej gej, liże klej. Olej gej, liże klej, olej gej, liże klej. Dobra, jeszcze zagram jedną grę sam i potem zagram z wami, oki? Oki toki? Tak zrobimy. Liże klej. Zrobię zdjęcie tego donate'a, przyda się. A dodawać może będę od jakichś donate'ów, co? Co ty na to? Kamerzysta, to nie jest jakiś Lukas Wawrzyniak. 500! By był to jakby... Nie możecie grać! Właśnie. Panie. Nie, 500. 5 dyszek i mogą grać ze mną. Kamerzysta to nie Łukasz Wawrzyniak. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. MAGDA 96. Kamerzysta będzie miał kolejny tatuaż. Z tego co opowiadał, tak? Co? Mówiłeś, że ma 6 tatuaży. Na nogach jeszcze ma. Że ja mam 6 tatuaży? Tak, nie mam 6 tatuaży. Małą firmę, komu zapłacić, by móc legalnie puszczać twoje utwory w tle? Małą firmę? Ale jaką firmę masz? Uit dodasz na rolu, puszczać w lokalu. Było, zagrałbym duo. A, to możesz sobie puszczać i pozwolę. No, za darmo masz. Masz to nagrać. Łukasz Wawrzyniak, fajny live. Fajny live podobno. Świetny, kordę! League of Legends. Age of Legends, best giera ever. Reklama wleciała, Instagrama. Oj, to nie promujemy się tutaj, to jest bardzo, bardzo brzydkie takie zachowanie. Vision, podkreślenie białek, kiedy Fortnitex pozdrowisz. League of Legends jest to... Fortnite? No. Szczerze mówiąc, Fortnite'em jestem noobem, ale tu jestem całkiem dobry jako gracz League of Legends. Dawno nie grałem, bo nie grałem jakoś 4 albo 5 lat temu ostatni raz, ale jak grałem, to już podchodziłem do diamentowej dywizji, także... Diamant Challengera.
Ale powiem wam, że jest już 22, a nadal jest 6 tysięcy osób. Ja nie wiem, czy wam się nie chce spać, czy co? Jutro do szkoły nie wstajecie przypadkiem? Albo do pracy. Chyba, że na buzie mają. Wstawnijcie do psychiatry, a nie dajcie się prosić olej Gaili Rzeklej. Olej Gaili Rzeklej. Top. Świetnie. Będę musiał stać top, bo napisz potem... tutaj olej Gaili Rzeklej. Ty napisz. Olej Gaili Rzeklej. Yes. Jest, poszło. Tak. O Jezu, jeszcze serduszko, patrz, serduszko. Jak pierwszy raz zobaczyłem olejnika, to się ZRZYGALEMTFU... Światełko mi się włączy. A po co te światełko? Nie, śmiecia. Kupiłem limitowaną płytę z białymi P i DP i SAMI. Gratulacje. Ja bym zapalił papieroska, wiesz? Są papieroski? Są. Patrz. Tylko ja się boję, że ta maska mi się zniszczy, nie? Ale... Ta maska 300 wykosztuje. To daj mi zagrać i sobie wyjdzie. Nie, bo ty nie umiesz grać. No ja zagram. Nie umiesz grać. Zagram, nie daj mi zagrać. Nie, bo jeszcze się rangę. Kiedyś bić na chatę z Steel, ocenić prestiż i XD. Nie, Steel ma słabą chatę. Ja nie chcę nic mówić od Steel. Chata z Steel to dno. Ale chata jest rzeczywiście cienka, nie? Żenada. Znaczy inaczej, ona się bardzo dobrze prezentuje, ale jest w rzeczywistości cienka, ale wizualnie, jeżeli chodzi o YouTube, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dowalenie wygląda. Także idealną, powiem tak, Steel wziął idealną chatę dla YouTube'a wziął. Niedroga, zajebista i idealnie wygląda w obiektywie. No to za gotówę kupuję. Steel, za gotówę? No. Nie, no co ty. No wziął kredyt i teraz zadłużony będzie do końca życia. I jego dzieci też będą zadłużone. Ale szczerze, jakość wykonania tego domu pozostała bardzo dużo do życzenia. Jestem tym YouTuberem, ale spoko, jeszcze raz pozdro, a tak dla to wiedzy, jakiś to kiedy inny jakiś. Kupuszon. A myślałem, że to koncert. YouTuber. Może też ma jakiś kanał. Kiedy koncert? A widzieliście, że mogę palić fajki przez maskę? Nie widzieliście o tym, nie? Posadzicie o nitrozyniaku i o tym, że nazwał kamerzystę lakiem. O nie, nitrozyniak. To ten zły człowiek. Powiem tak. Tamenda. Karol, będą filmy z Leiny i czy inwestujesz w kamerzysta? Chuj mnie obchodzi tak naprawdę słowo tego człowieka, bo on napierdala na każdego. I będzie więcej bo to jest ten content, on ma taki content, że wyzywa każdego. Nie, to ale tak go nie lubię. Content contentem, ale ten człowiek to po prostu jest taki, no nie wiem, nie chcę go wyzywać, bo mam go szczerze w dupie. Tak zarabia pieniądze, więc tak jest jego sposób na utrzymanie, Monika, żeby obrażać każdego i wszystkich. Płyta, najlepsza nuta to Flex i R4, one pozdrawiam z Warszawy. Więc niech tak zarabia chłopak. A co on robi, jak zarabia? No zarabia w taki sposób, że wyzywa innych, nie? Polska, Łukasz, ty, dobry pomysł na biznes. Tak jak my wczoraj wyzywaliśmy gościa. Pozdrawiam tego z Minecrafta. Inaczej. To jest dosyć. I on jeszcze dał 30 zł. Znaczy wiesz, my personalnie nikogo nie obrażaliśmy, nie? To też nie jest tak. On personalnie obraża kogoś, bo jego content polega na tym, że na przykład macie osoby, której nie lubicie. No i jest mnóstwo osób, których nie lubicie. No i on po prostu wyzywa każdego po kolei. No i w końcu trafi na osobę, której wy nie lubicie i poprzecie jego zdanie. I dlatego ma swoich odbiorców. Tak na tym opiera się jego content. Tak po trochu sobie skubnie. Po trochu sobie skubnie od każdego, nie? Złota rybka kubańczyka, kamerzysta, wszyscy wiedzą, że ty jesteś Łukasz Wawrzyniak, to dlaczego to się nie, to nie, wypierałeś nie. Pozdro dla ciebie, Marka. Zresztą, i całej szczerze osoby. Mówiąc, to w dupie mam zdanie osoby, która siedzi całe życie na dupie i nic ze swoim życiem nie robi, jedyne do czego doszedł to siedzenie na komputerze, także i robienie live'ów 2-4 na dobę. No do niczego nie doszedł, no człowiek siedzi całe swoje życie i... I krytykuje innych, co? Czym on jeździ? Bo jestem ciekawy zawsze, jak ktoś ma samochód. Nie, bo chyba niczym nie jeździ. Jaki on ma Instagram? Sergio Nitro. Jaki on ma? Tak dla porównania, ile nitruj zarobiłeś z tych streamków? 10 koła 20 przez ten miesiąc ja zarobiłem. A nie będę ile mówić, ile. Denox 320 byliście D. Ale na pewno nie tyle. CHOJNIE. Alan, pokażesz twarz na odcinku, a nie tylko na płytach. PS, pozdrowienia. Nie zobaczcie, on jeździ. Gokartami jeździ. Pa! On ma takie gokarty. Malina się ma kamerzysta i kruszwil olej Gaili Rzeklej, pozdrawiam LT3. Ja nie mogę.
Go-kartami jeździ ty. Hecho, z kim w końcu jest Karolina XD? Ze mną. Olej gej, liże klej, serio, olej gej, liże klej. Mojego Donate XD, pozdro kamerzysta, słucham plyty praktycznie. 247 haha. A Boże, on nie ma samochodu. Czemu Wawrzyniak mówił, że mi się wydaje, że nie ma. Ja nie mogę, że nada. Czy wiesz, pa. Nie każdy musi mieć auto, to nie jest jedyne zdjęcie, które ma samochodem i w salonie. Ja nie mogę. To nie jest tak, że każdy musi mieć auto, to jak to, to każdy musi mieć auto? Ja zobacz kanał. Sobie wyobrażasz sobie życie bez auta? Że ocenisz proszę, jak TWRK ujął, bardzo się starałam. Na przykład Stewart też nie ma auta, no i co? No to właśnie dlatego jest śmieciem bezwartościowym. Zobacz kanał, wpadnij. Że nie ma auta. No bez jajek, nie mieć samochodu? Czy ja wiem. Tak, nie mieć ręki. Squisix, siema kamerzysta, bardzo fajne nuty, będą kolejne, poprzedniego oplułeś. Siema kamerzysta, będą, nuty. Oczywiście, że będą kolejne nuty. Zresztą mnie też irytuje w podstawie niektórych osób, że ja po prostu na scenie jestem od pół roku, a jestem porównywany już stricte z profesjonalistami, także... Karolina Marek, zaśpiewaj coś haha. Po pół roku chciałbym zobaczyć niektórych twórców, którzy mnie krytykują. Co zaśpiewać? I którzy pół roku rzeczywiście robili daną rzecz i na jakim poziomie byli. Bo wydaje mi się, że nie jest porównywalny poziom. Dla mnie zawsze będzie płakać. Twoja opinia, Maruś. To ja jestem tutaj. Opinia kamerzyta zawsze będzie najlepszy. Nie. Ja. Ja nie mówię, że jestem najlepszy, bo oczywiście, że są lepsze osoby. Bo ja ode mnie. Jestem najlepszy, czego wy nie rozumiecie, tępi idioci. Tylko inaczej, jak na pół roku robienia pewnej rzeczy, to wydaje mi się, że to jest naprawdę na wysokim, bardzo wysokim poziomie. Zajebisty kapelusz. To jest bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o pół roku. Jeżeli chodzi o. A co sądzisz o swojej Lexi, o piosence? Powiem tak, Lexi poleciała dobrze. A Stius hejtujemy, bo samochodu nie ma. I ma słabo wykonaną chatę. I ma kredyt na chatę. Na tą Team X. Także ja mówię, że Stius słabo. I Law kamerzysta, no. Jakbyś mógł, to z kim byś chciał zawalczyć na Fame Ma i czy w ogóle... Z kim walczysz? Ze mną. Ja jakoś nie jestem za przemocą, tak... Wiecie, musieliby dobrze zapłacić i dobrze zapłacić też na cele charytatywne, żebym ja wyszedł po prostu do walki z kimkolwiek. Jakby zapłacili dobrze na cele charytatywne, tak jak w przypadku Marka płacą dobrze na cele charytatywne i zapłaciliby mi jeszcze dodatkowo dobrze, to jak najbardziej chętnie wyjdę. Nie widzę, sensu wychodzenia i dawania sobie po mordzie, tylko i wyłącznie dla moich korzyści materialnych. I przy tym nie niesienia pomocy, no bo to jest dla mnie ci ludzie, którzy wchodzą na Fame MMA i leją siebie po mordach, że niby jakiś konflikt powstaje między nimi sztuczny, no to jest po prostu żałosne, nie? Akurat niekoniecznie są sztuczne konflikty. No nie, ale większość jest sztucznych konfliktów. To jest takie... Czemu sztuczne? No sztuczne, no w sensie... Nie, mi się nie wydaje. A mi się wydaje, że są wykreowane te konflikty, no ale dobra, no... Ja tutaj też nie będę się wypowiadać dalej o tym, ale... No, którą masz ustawioną? Ale ja nie będę mówić, czy która jest ustawiona, a która nie jest ustawiona. A moja? Ale tu w twojej nawet nie ma konfliktu. A ja nie znam gościa nawet. No właśnie, no... Malina się ma. Po prostu, żeby zrobić show. Ale pierwszy raz go zobaczę, jak ten. Ale ja nie krytykuję całej federacji. Skizu pierwszy raz gościa na ringu zobaczę. Ale nie, Mareczku. Już razu! Miałeś jakiś tam teledysk z nim. No co ty? Tak mi się wydaje. No co ty, pierwszy raz go w ringu zobaczę, już razu. Marta, ile macie lat osoby z czatu? Ja mam 19, Marek, kiedy wydasz swoją ja piosenkę, ta co miała 28 lat. Na milion osób będzie piosenka. Oczywiście. Ale wydaje mi się, że wchodzenie... Marek cały czas mi przerywa. Nie mam nic do ciebie ani do Nitra, ale generalnie to on zarabia grając w gry na Facebooku. Obrażanie na YouTube robi pobocznie i ze streamów zarabia mniej więcej 2030 tysięcy miesięcznie, bo... Kiedyś. Ale ściano. Nie no, jak ja bym zarabiał 20-30 tysięcy miesięcznie? Oli, do zazdrość. Live? Live do końca. Świat. Ale on... Dużo zarabiasz. Ale nie wolno się śmiać z ludzi, tak? Niektórzy naprawdę pracują za małe pieniądze. Tak jak Nitro?
Za jeszcze mniejsze pieniądze. Test prezerwatyw, co za dziunia na plecie była, czyżba Klaudia? Pamiętam. Nie, to nie była Klaudia. Karolinka, nagracie coś z Dominikiem Łupickim. Jasne, jutro będzie na kanale, nie ma problemu. Kinia, Marek, sam jesteś idiotą, idź podłogi, lepiej myj. Panie! Bo się zaraz z tobą... Za naprawdę małe pieniądze ludzie pracują i ja nie mówię, że to jest dobre. Tylko każdy wybiera swoje życie tak naprawdę. Jeżeli... A bo to jestem. Nie o to chodzi. Jeżeli ktoś chce pracować za 3000, to ja mu nie bronię. Ja na przykład za 3000 zł bym nie pracował, bo nie miałbym takiej konieczności. Marku, to jest moja prywatna sprawa, za ile ja pracuję. Tylko po prostu chodzi o to, że za 3000 zł bym nie pracował, bo nigdy nie miałem takich ambicji, żeby pracować za 3000 zł. Jeżeli ktoś chce pracować za 3000 zł i odpowiada mu takie życie, spoko. Ja byłem w kościele dzisiaj. A ty? Co? Byłeś w kościele? Czy byłem w kościele? Tak. Nie byłem. Nie, że jestem ateistą, tylko nie po prostu nie chodzę do kościoła ze względu na to, że jakoś nie propsuję zachowań, które się odbywają. Nie, fajnie? Byliśmy fajnie? Tak. Fajnie chyba byliśmy, no. Furmański, jakby nie patrzeć, to Marek wygląda na takiego pedała kamerzysta, spojrzyj na niego. Ty! Furmański, bo zaraz się przejdę do ciebie. Inaczej będziemy rozmawiać. Leczok, fajne, że olewa cię donate, smutno mi. Pa, wysłał ci donate'a, a ja go czytałem przecież, nikt nie olał donate'a. Przeczytałem całego. PL Marek, jak tam ryga nie po Audi R8. Zajebiście. A mnie zabiła, Jezu Chryste. Mocno mnie rozpieprzyła. Dawno nie grałem w tą grę. Ale postaram się utrzymać linię, to jest... A gościu w ogóle ci mówił, że są lepsze marki od Louis Vuitton, Balenciagi? Na pewno są. Tylko inaczej, może są droższe, ale czy lepsze? To nie dostałem jeszcze płyty, mimo że kupiłem ją w preorderze, ile jeszcze potrwa dostawa? A wiesz, że moja jeżeli kupiłeś ją w preorderze pod koniec, to być może jeszcze przez parę dni tej płyty nie otrzymasz. Chwalisz się, że sprzedajesz dużo płyt, a ile płyt było wytłoczonych? Wytłoczonych było 40 tysięcy płyt, także... znaczy tak... Mateusz odobra. Tak szacowaliśmy mniej więcej, że sprzeda się około 25-30 tysięcy. Znaczy ja dokonałem analizy mniej więcej dniowej i po dniu byłem w stanie oszacować, ile mniej więcej płyt będzie się sprzedawać. Także dokonałem analizy, że sprzeda się od 20 do 25 tysięcy płyt. No i byłem w tym zakresie. A 40 tysięcy płyt jest wytłoczonych ze względu na to, że po prostu w Empiku muszą mieć też zapas na magazynie i po prostu tak wygląda sytuacja, nie? Że musi być zapas, musi być dostarczana płyta. Jeżeli płyt będzie za mało, zostaną wytłoczone kolejne. Marwonik, cześć, tu Emil, ten od Igora, który dostał bana na live i Lipicza, który wysyłał donaty. Igor. Wysłał Czytałem. Już do ciebie maila. Czytałem maila i odpowiem na niego. Łysy Krzak, po prostu pytałeś, ile zarabia, to ci odpowiedziałem, bo pokazywał swoje Tipan Donation dla... W większości osób to dużo, ja zarabiam 6 tysięcy na rękę i się cieszę i uważam, że mi się udało w życiu P. Panie, ty zarabiasz 6 tysięcy. 6 tysięcy? Pan zmieni robotę. Nie, na 6 tysięcy, jeżeli chodzi o warunki polskie, 6 tysięcy, to nie jest naprawdę źle. Kiedy dupczyłeś Karolinkę ostatnio? Może weźmy te infantylne pytania, zostawmy na później, bo to takie, wiesz... To nie jest jeszcze ten poziom live'a, ani ja nie jestem w stanie upojenia alkoholowego, żeby odpowiadać na takie pytania. Rybek, hej, pozdrowicie, a tak serio, to Łukasz, pokaż JPX, gościu, starczy ci tej kasy, tak w ogóle to... Miałeś nie palić, pozdro. Miałeś nie palić. Dobra ta typiarka jest, to znaczy inaczej, myślałem, że będzie gorsza, a jest lepsza niż myślałem. Kamerzysta, kiedy Odyssey z twarzą, ano i śliczne włoski. Enemy killing spree. Beniok, będzie mnie atakował. Dawaj, wpadajcie do Cedyni, 20 km od hojny mordy, dawaj. Będę jutro. Ja potrzebuję jakiegoś ganka. Potrzebuję, żeby mnie ktoś zgankował, no inaczej to ja nie widzę tego. To ja donatę tak duży jak olejniki baggo. Uuu. Po olejniku. Z olejniku. Barki Marek, taki furmańczyk, zaraz się do ciebie przejdę, kamerzysta, potrzymaj mi piwo bezalkoholowe. Mleczok, czemu Marek ubierasz się jak biedak, ostatnio nie myślałeś o jakichś limitowanych itemach?
kolekcja THE10 Nike X Off-White albo Supreme X Swarovski, ja zarabiam 15k z resellu butów Elo. Z resellu butów. Ale to chyba nie jest stały zarobek. To, że ty zarobisz 15 tysięcy w miesiącu, niekoniecznie zarobisz 15 tysięcy na następny miesiąc. Dokładnie. Także nie możesz mówić, że zarabiasz 15 tysięcy, nie? Ale może powiedzieć, że się zna na ubraniu. Możesz powiedzieć, że się zna. Ale ja znam się lepiej. A, Beski, do tego gościa muszę się przejść. Co mu obiecałem. Fan YouTuber Wiz zrobił z kartonu odtwarzacz na twoją płytę oraz Efer i Zed w odcinku ją kupował dla Mini. Majka. Kiedy? Ale kto kupował? Że Friz dla Mini Majka kupił twoją płytę. Serio? No. Beskitu? No. No fajnie, cieszę się. Ale to ciekawe. A dlaczego dla Mini Majka kupił? Mini Majk mnie słucha, czy co? Na pewno. Znaczy chyba dla siebie kupili ogólnie, żeby Mini Majk im odtwarzał. Tak. A Mini Majk jest DJ-em, czy co? Tak. On jest DJ-em. I on puszcza. Kamerzysty. Chyba, że on mnie nie lubi, Mini Majk. Też jest możliwość taka i Freeze tak, wiesz, tak zażartował, nie? Też jest taka możliwość. No co ty? A puszcza im tę płytę. Mleczok 15k to z jednej premiery robi stały zarobek. Mówi, że ma stały zarobek. I wysłał logo Supreme. To znaczy, że... A ile jakie donate wysyła? 6 dych. 6 dych. 4 razy 6 dych wysłał. No to powiem ci, że... Bardziej wiarygodny jest. Jesteś bardziej wiarygodny, niż mi się wydawało. Przytul go. Czemu tego nie zrobię? Przytul go. Kogo? No tego typa. Nie, przez ciebie zginąłem, bo się ten... Ale już jest dobrze, już jest dobrze. Będę zawsze wtedy. Ja tutaj powiem wam, że zaczynam się rozkręcać. Jest tylko pytanko, czy będę w stanie się wystarczająco rozkręcić. Chodzi o to, że mój team ma mnie w dupie totalnie, nie? Albo raczej są nubami i nie ogarniają. Zniwiasz, siemanko, chłopaki, wielkie i pozdro dla was, całej ekipy, wraz z szokiem Kubańczykiem pięknie. Pięknie, pięknie, kapitalnie, trzymajcie się, zawalczymy na fame, ma Łukasz propozycja ode mnie, ik. Daj Matic. Tutaj nie ma żadnego Łukasza. Co, tak będziesz sobie grał w Lola, tak? No ja sobie gram w Lola i odpowiadam na pytania, które tutaj mnie dotyczą. Wiktor Besie ma kamerzysta, czemu nosisz maskę, jak już pokazałeś twarz? To pytanie było milion razy. Zadawajcie jakieś bardziej kreatywne pytania, nie ograniczacie się do tego, co przemieniłem. Pozdrawiam was, chłopaki, kamerzysta, zajebista płytka. Było. Dziękuję bardzo. Ale to wiesz, to raczej takie, to nie jest pytanie, tylko to jest stwierdzenie, tak? No kolega się cieszy, że ma fajną płytę i ma czego słuchać. Wiesz, jeżeli ktoś coś stwierdza, to nie znaczy, że... Magat, od razu zadaj pytanie. Kamerzysta, kocur, gierki, dawaj... Ty, bo zaraz też do ciebie przejdę. Za te wyzwiska. No i będzie Kumański dopiero. To wbijaj na Kraków na solo, będę na rynku za 15 minut. Też będę. Kraków na rynku za 15 minut. Czekaj na. Już idę. Za. Idę. Serio idziesz? No, na solo do Krakowa. Ale to kawałek jest, nie? No. Bejok, już jadę. 320 byliście kiedyś w Cedyni. Codziennie. Cedynia super miasto. On jest do... Właśnie Tryndamer jest dobrym pusherem. O. Nie znam go jeszcze. Brunetki, blondynki. Ja z FPL pamiętam, jak był rzeczy stary wasz content. Marek się nawet nie uśmiechał, a jak uśmiechnął to... Bardzo rzadko kamerzysta był biedny i dobrze, że powstał kamerzysty kanał, a i co to znaczy, kolejna. My nie mamy kontentu ogólnie na YouTubie. To znaczy, naszym kontentem jest wszystko to, co... Co się dzieje na bieżąco. Miszaczek, Love You, Natalia. Właśnie, także trudno stwierdzić, czy mamy jakikolwiek kontent. Tu można było polemizować. Tu można by było wejść w polemikę, jeżeli chodzi o to, czy mamy kontent. I tak jak Free Street ma kontent jakieś tam challenge, to my swego kontentu nie mamy. W sumie wyszło XD. Bo to byłoby nudne. Jak się zachce robić jakieś challenge, to się robi challenge i tyle. Jak się zachce nagrywać to, co się Robert dzieje, no to Gadomski, się nagrywa. Elo Marek i kamerzysta, fajny Minecraft XD Marek w tym kapeluszu jak mój dziadek. Wyglądasz. Fajny dziadek. Chciałbyś takiego dziadka, ale nie stać cię. Nie. Także ten.
Jest godzina prawie 23, a jeszcze 6000 osób siedzi. Co to się dzieje? Powiem ci, chyba spodobała mi się ta gra. Mini Mike pyta się na Insta, czy może wyjść do walki z piosenką Idę w górę. Sprawdzę to. A kiedy się zapytał? Na jaki cel charytatywny przeznaczasz pieniądze z walki? Ja? A to jeszcze nie jest... Znaczy wiem mniej więcej na co, ale Olej tak dokładnie to nie. Ja wiem, że kamerzysta jest postacią graną i przez... I zresztą nie mogę zdradzić teraz, to dopiero później. Spamić kłot Łukasz kłot i kamerzysta. Serio się pytał? Jeżeli znasz Łukasza Wawrzyniaka, to już spieszę. Witam wszystkich serdecznie. Wiele jak coś tu leci. Pan Mini Mike pyta się na Insta, czy może wyjść do walki. A weź zobacz, wiadomość. Idę w górę. Może wiadomość ci wysłał. Nie. Co wy kłamiecie? To troll jakiś. A co jak rzeczywiście wyjdzie do tego? No to będzie beka. Ja mu udostępnię nawet piosenkę swoją. Nie ma żadnego problemu, może wyjść. A ja do jakiej wyjdę? Kolejnika, co dziewczyny jak kasa znika teraz no, sobie no, tutaj no, zlecie, dobrze, dobrze, dziewczyna. Polać mu. Przed znajomym w kiesę ja, do jakiej ja mam wyjść piosenki? To, to jest Kupola chyba jakiegoś. Olejnik i Sławomir, coś co do zrobisz? Tego? Ja bym wyszedł do tego, do tej gejowskiej piosenki, jak ona się nazywa, ten hymn gejów. To byś mógł do tego wyjść. Bije cię na Instagrama Jakub Okniński. Jak to brzmi? I ten kamerzysta, co pisać? Zaknuty robisz kruszfil. Nie wiem, kurczę, zapomniałem nazwy, ale... Klej. Ale mogę ci to znaleźć, Marek, o tak, inaczej, mogę ci to znaleźć. Śmieszna Paulina, piosenka pedalska Duma. Informacje o koncertach. Nie, to jest... Rockefeller, fit, kochający... Inaczej. Marek, nie znajdziesz tego, bo to nie jest polska piosenka. Ten hymn gejów. To nie jest polska piosenka. Tak żebyś miał problem, nie? Znaczy inaczej, będziesz mieć problem, jeżeli będziesz próbował szukać na polskim YouTubie. Znaczy YouTube nie dzielisz na kategorię. 20 słyszałem, że dwa razy nie zdałeś kruszki i jeszcze do szkoły chodzisz. Ja nie chodzę do szkoły. Szkoła przychodzi do mnie. Strasznie puszują nas. Jaka jest wasz najbardziej żenująca chwila w życiu? Ha, ogólnie bardzo, bardzo was szanuję za to wszystko i że wytrzymujecie nawet w tych trudnych chwilach, kiedy ktoś zza drzewa robi. Najbardziej żenująca życie. Chwila w życiu. Me. Kiedy odsłuchałem płyty. Jesteś żałosny, Marek. Łysyszak no Marek, zrob wszystkich CH i wyjdź bez piosenki P. U! Bez kitu. Wyjdź bez piosenki. Dobra. To będzie dobre. Dziękuję, dziękuję. Zostanie zapamiętany na zawsze. To będzie opór bez kitu. Albo taka znaczy, piosenka... Znaczy ja już wiem w jaki sposób wyjdę, ale Mariusz, bez piosenki. Kolejny filmik z kolejki za domem czasem widuje na TikToku bez dzieciaki, które kitu, tam bez piosenki. Co się dzieje? Tym chwalą. Bez piosenki, ale wejście będzie grube. Serio. To będzie strasznie Lama takie beta, nietypowe cześć, wejście. Kamerzysta, jak tam pies, pozdrawiam cię kamerzysta, ale Marek, ha, twój XD. Ty frajerze, też się do ciebie przejdę zaraz. I będziesz miała dopiero. O, porządek zrobię. Mleczok, dalej nie wierzysz, Bekę, mam z was czat, mój nick na lolu Mleczok, porozmawiamy sobie jak. Patrz, będziemy grać, 123 jak możesz, to przeznacz mój hajs na cele charytatywne. Okej, okay, nie ma problemu. Jaki cel chcesz? Jaki cel charytatywny? Weź... Darkik sen kuszki lapała, mieści się w dziurce w płycie kamerzysty. Frajer. Przelewem będzie ten cel charytatywny. Jak wybierzesz? Chcę tam wybić. Albo w donacie napisz, albo na mailu, albo... Nie przyszła mi opaska. Nie przyszła ci opaska. To musisz napisać do tego, do... My Music. Do My Music. My nie jesteśmy, to robi firma wewnętrzna, to nie jest nie tak... Jesteśmy dzieci. Tylko czekaj, daj mi dokończyć. My nie odpowiadamy za wysyłkę, robi to firma wewnętrzna, która odpowiada za wysyłkę i ja nie jestem w stanie odpowiadać za każdą wysyłkę z osobna, dlatego musicie się kontaktować z firmą, która odpowiada po prostu za wysyłkę. Proste, logiczne. Dawid, Marek i Łukasz, pytanie, wbije cię na mój profil, bo mieliście wczoraj i od PMA. Blokadę mam na lajki. DAW i DB 1234 a jeszcze mam idziecie do Rzeszowa. I my teraz spuszujemy kolejną wieżę. Niby mam złe staty, ale popatrz na moją farmę. Expando, najlepsze boty do Minecraft at Proxy. Wpiszcie na YouTube szczegóły w opisie. Nie mam, reklama. Nie mam ulta. Reklam.
Hudson 6754, czego nie polubiliście mi filmu z płytą na ich oznaczyłem WQS. Bo mam blokadę na Instagramie. On też, bo po prostu jak się za dużo lajkuje, to Instagram blokuje. Płytę bez podpisu Mareczka. A to, to myślę, że tak w ciągu 2 tygodni wszyscy dostaną tego lajka. Trzeba poczekać, co Jakubek ja poradzę. Dawaj, wbijaj na Instagrama Jakub Okniński. Tam jest jak N-A-P-I-R-D-A-L-A-N Marka serio N-A-J-E-B-A-L-E-N. Takie coś nigdy nie miało miejsca. Byk. I spieprzyłem. Tak się to robi, panowie i panie. Tak to się robi, tak gra ProGamer. Już zaczynam powoli przypominać sobie, jak grałem kiedyś. Powoli, bo powoli. Czy debil olejnik dzwoni jeszcze do was, a tak WGL, no tak, super chłopaki. Olej Gaili, że klej. O, teraz już są pozamiatani, nie? Teraz wchodzę w nich jak masło. A co masz? No mam takie coś, że zwiększa mi krytyka o 50%. Jezu Chryste, patrzcie, wchodzę teraz w nich jak w masło. Uuu, unstoppable będzie. Komunista Marku, kiedy reaktywacja twojego serwera Minecraft, na którym trochę gralem i nie oszukujmy. Się dobrze wiesz, zemiar. Nie miałem serwera żadnego. Panie, co pan opowiada? O, teraz będzie jadka. O Jezu, wchodzę w was jak masło. Będzie milion odcinków z Hojny. Zmieniam nazwę kanału, Kruszwil Hojny. Ej, mi co robią teraz wasze dziewczyny? Jakie dziewczyny? Ja nie mam. Marek nie ma. Muszę znaleźć to w końcu. Bo fajnie jest mieć kogo utrzymywać. Serio? Fajnie jest mieć kogo utrzymywać? Tak. Może być on, pozdrawiam jeszcze. Czujesz raz się spełniony wtedy, jak utrzymujesz? Może być on. Ale pani, no tak. Ola kamerzysta, ile chciałbyś mieć dzieci? Moja kuzynka się pyta. Ile chciałbym mieć dzieci? A co? To zrobimy. Kurde! Ona chce mieć z tobą dziecko. Chcesz ze mną mieć dziecko, dobrze. Także jeżeli chcesz mieć ze mną dziecko, to napisz na maila. Musisz wysłać tak. Po pierwsze wzrost, waga, jak się prezentujesz, zdjęcia od przodu, od tyłu, czy jesteś płodna, czy w jakim wieku jesteś, czy jesteś w wieku rozrodczym. Jeżeli jesteś w dobrym wieku rozrodczym, no to myślę, że będziemy w stanie się umówić, że będziesz moją surykatką. Ja wezmę wtedy dziecko, zapłacę ci pieniądze. Na takiej zasadzie to będzie mniej więcej wyglądać. Będziesz moją surykatką. Jesteś chętna? Co? Nic. Ach, ten League of Legends. Your team has destroyed a turret. Shut down. Ale... Wawrzyn, kurwo, wiesz, że przyjad jeszcze, czekaj. Ohoho! Ooh. Oh yeah! Oh yeah! Oh fucking yeah! An enemy has been slain. Oh fucking yeah! My gosh! Kuta z Kruszwila Marku do walki, wyjdź ze swoją piosenką Disco Polo jebać olejnika jojojojo. No właśnie się zastanawiamy nad tym, czy wyjść do jego piosenki, czy po prostu bez piosenki. No jeszcze trzeba będzie przedyskutować. Czemu laguje tak Marek? O co chodzi? Nie, to jest twoja gra. Nie, to jest twój internet. Panie, ja mam dobry internet. No jakoś nie masz, skoro mam... Masz, no 70 pingów, tak? No teraz może i tak, ale wcześniej miałem więcej. No 100, no. Co są tego? MAKS 689 Kruszwil, ale mnie wkurwiasz tym, że wyzywasz kamerzysta i co ty tam? Mówisz, że mają. Żal dupy o twoje Audi R8, ale kurwa, jak zobaczyłeś willę, gdzie nagrywa kamerzysta piosenkę, to sam ja. Idź pan i w cholerę, bo gadasz głupoty, zaraz się przejdę do was wszystkich. Oj, się skończy gadanie. Muszę sobie sobie dżunglę porobić. Nie, mam tyle, kurde, tego... I ci pozabiję. Od zawalenia mam tego, a... Farmy. Pan kamerzysty, czy następna płyta będzie nagrana w profesjonalnym studiu, mógłbyś wstawiać jakieś... Gdzie są nagrywane? Ale wiesz, to niczym się nie różni od profesjonalnego studia, szczerze mówiąc. To, że studio znajduje się w piwnicy, to nie różni się tym, że jest profesjonalne w pełni. Bo naprawdę te studio to kosztowało. A my nie potrzebujemy więcej sprzętu tego. W poprzednim donejcie pozdro. My nie tworzymy bitów, także nie potrzebujemy więcej sprzętu, tak? Bo ty pewnie mówisz o konsoli, która jest potrzebna, no, ale to nie jest potrzebne nam.
Jakby było potrzebne, to bym dokonał takiego zakupu, uwierz mi. No, chyba znowu będzie wygrana gierka. Coś czuję. Co, wszystkie będziesz wygrywał? Znaczy inaczej, teraz to ja jestem cienki bolek tutaj, ale to dlatego, że przyzwyczajam się dopiero. Albo po prostu dobrych zawodników tutaj mi... Mleczok, wyślijcie na kogo chcecie, ważne, żeby pomóc. Moje ulubione buty to Balance, jak i Speed Trainery, a... Jakie są twoje ulubione buty? Albo Triple S-y, albo Speed Trainery, tak jak u niego. Powiedział, że dowolność w celu. No i wygląda. Zapieprzy mnie, nie? Zapieprzy, no. KMT Mareczku, wbijesz na kanał KMT i dasz subika sorki za reklamę. No nie wyświetla się, no, bo reklama. Komunista, proszę mi nie klamać, kontakt z inwicjuszem z dupy się nie wziął, na et jest dużo dowodów co? Do istnienia twego serwa. Panie, co ty pan opowiadasz? Panie, nie wymyślaj pan, bo kociej mordy dostaniesz, serio. Jedyne co możesz zrobić, to mi od mojego dużego kutasa, bo tylko to potrafisz, pojebie jebany. Ale to jest do mnie czy do Marka? Ty, bo zaraz się przejdę do ciebie. No. Co pan? I do ile osób ja muszę iść? Muszę do Krakowa iść wyjaśnić typa, tak? No tak. Jerzyko, czemu na płytce nie ma afirmacji, a i kiedy wysylane albumy z białym podpisem? Z białym podpisem są wysyłane na, od poniedziałku, tak? Czyli jeżeli ktoś jeszcze nie zamówił, to z białym podpisem będą wysyłane od poniedziałku. To jest chyba w ogóle ta szybka dostawa, mam płyt do was, wbijecie na profil do mnie na IGDAW i DB1234 Olajbie. I Marek od P. Na płyt na jutro PV, albo pojutrze, jak nie blokują lajkowanie na Instagram. Także o to akurat się martwić Marek, nie musicie. Wyjdź z piosenką Olejnika, nazwa się on dis na kamerze z ten Tfuna Olejnika. Tfuna Olejnika! Olej gejli, że klej. Ale pięknie ta farma wchodzi. A wiesz, że Olejnik zamiast oczu ma czułki. Czułki? Tak. Mister Czułek? Takiemu wystają. Sebastian CZ, pozdróbcie mnie, mordeczki, ogóreczki, Łukasz, pokaż twarz. Nie ma Łukasza żadnego. Fan kamerzysty, co powiesz, by zamiast charytatywnej walki zrobić charytatywny koncert i przekazać dzieciom, które są molestowane. Molestowane? Ale czego? Dobry, kurczę, z ulta spieprzyłem. No ja widzę, że powracamy do starego kontentu. Podoba mi się to, pozdro Maruś i kamerzysta. Pozdrawiam również. Pozdrawiam siebie, ciebie, a jego nie. Kurczę, ulta spieprzyłem, wiesz? Niepotrzebnie, ale dobrze poszuję jej. Graj w to, a nie patrzysz się na ten. Ale inhibitorek im pójdzie? O Jezu! Zniszczyłeś im? Ty boisz się mnie, a kurczę, jest lepszy ode mnie. W sensie ma chyba lepsze, no pewnie, że ma lepsze statystyki. Ile ma tych asyst? A się mnie boi, co za cep. Mnie rozpieprzył jak psa. Co, z ludźmi grasz na już, nie? Tak, już z ludźmi. I to nawet dobrymi, bo teraz mi po prostu dobrych zawodników ten. Dobra morda, to było do Kruszwila, bo on jest. No to zaraz się przejdę do ciebie. Cześć. Pojebany na umysł, jebany dzieciak. O, ty mendo jedno. I leci drugi inhibitorek. Oj, nie dbacie o to. Albo i nie leci. Albo by mi nie rozwalił. Kurczę, to ja taki silny jestem? Kurde, nie miałem ulta, nie miałem. Witam z Brukseli. Witam, Brukselę. Słaby jesteś po prostu. Nie, że jestem słaby, tylko ja długo w to nie grałem, nie? Bardzo długo w to nie grałem. Wczoraj na ZDJ spytytą, a i takie pytanie. Koncert Suwałka? Jutro. Prestiżowego miejscu Suwałki. Dobra, dawajcie barona robimy. Robimy barona. O, tutaj tą dziwkę trzeba zabić i barona zrobić. Marwonix, w takim rejdzie chciałbym ci bardzo podziękować w imieniu Lipicza i Igora, jak i osobiście. Pozdrawiam serdecznie. Ale o co chodzi? W sensie, że Jan, pozdrawiam, czemu chcieliście i... się zabić w tym samochodzie? Sprawę, nie? A czemu nie? Dobra, ten typek tutaj jest najprawdopodobniej, także... No trzeba zaorać im barona, moim zdaniem, ale nie wiem, czy jesteśmy na siłach.
Rafaello Marek, możesz mi dać kutasa. O co chodzi? Co to, kto jakiś gej? Na 100%. Mateusz, kogo oglądałeś przed stworzeniem całego projektu Lorda D? Siebie, bo ogólnie przed kanałem były nagrywane filmiki. Jak coś to pod D masz przyspieszone chodzenie, tam masz taką ikonkę ducha niebieskiego. Ja wiem, spokojnie, tylko ja zapominam o tym, nie? Odjebcie się od kruszki. O, dobrze. Spierpapier, co o tym jest? Księka do kamerzysty, czemu co? Nie pokazujesz twarzy, jak i tak każdy widział na płycie, a jak już? Pokażesz twarz. Bo nie pokażę, no. Bo nie ma ze mną. Co ty sobie myślisz, że jestem progamerem, człowieku, kurczę, 3-6 staty. Nawet nie jest źle, biorąc pod uwagę, że mi naprawdę dobrych graczy tutaj przypieprza. Olej, gej, liże, klej, przejdę się do ciebie, do wszystkich was, przyjdę i powyjaśniam, tak? Ale co, przecież ty nie lubisz Olejnika, to co chodzi? Ekipa podkreślenie króla, podkreślenie Marka Lordzie, wejdziesz na mój profil na Instagramie, nazwa ekipa podkreślenie króla, podkreślenie Marka. Po live wejdź. Przepuszujemy wieżę? Nie przepuszujemy. Chociaż. Chcesz mi zniszczyć wieżę? Tak. Ale nie mam ulta. To już nie żyję. Nie? Powiem wam tak, no jest ciężko, biorąc pod uwagę, że ja w to mega długo nie grałem, ale już powoli się przyzwyczajam. 4-7 straty, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, naprawdę nie jest tak źle. Przepuszowałem im tutaj dwie wieże. Zniszczyłem całą linię. Teraz wystarczy, że to zmanierowanym pedałem i dlaczego przez to, że wyglądasz jak rzadka kiepska kupa, dzień po ostrej libacji ciągniesz pałę kamerzyście przed czy po? Przejdę się do ciebie. Czaisz, gościu? Nie, dla mnie te teksty trochę żałosne są. Trochę infantylne, jakby nie patrzeć. Kurde, barona robią. Tu pomocy potrzebuję. Oj, będzie lipcia. Mleczok wbijać na kanał Young Levi. Chłop, dobrą robotę i prawdziwy TRAAAPPP, wyślijcie mi potwierdzenie wpłacenia tej kasy na e-mail z PayPala. Spoko. A ty przez PayPala wysyłasz? Wika Kruszfil, to spoko mordka, odjebak się od niego kurwa, bo się do was przej. LLLLL Maruś, jak tam twój drogi Rolex wyłowiony z wody? Kurwa, suki wróciły. Jest lipa. Zdążyli wrócić. Brichu, pozdrowicie mnie i może na kolejnym live'ie zagraj Cube Brawl Stars. Kawa dobra, kurwa, jest tyle dowodów, że to ty robisz. Kurde, no nie zdążyłem na tego. Instagrama z Łukasz Fabrzyniak, prawda ma krótkie nogi? Prawda ma krótkie nogi, no masz rację, prawda ma krótkie nogi, ja sobie gram teraz w League of Legends, dlatego komunista, prawda tutaj... to AK, a Łukaszu mordę ma krowa lub twoja zajebana teściowa, Marek, czekam na start. Serwera pozdrawiam. Mordę ma krowa lub twoja zajebana teściowa. Wiesz co? Powiem ci tak, jesteś tak infantylny dzieciaku, że szkoda z tego komentować, także no nie będę tutaj się wdrażać w jakąkolwiek konwersację z tobą. A do Marka mam. Pyt też według CB, kto wygra Stal Rzeszów czy Pogoń Szczecin? Nie interesuję się, szczerze mówiąc, piłką nożną. To znaczy, teoretycznie jestem za Pogonią Szczecin, bo tak wypada, ale nie interesuję się jakoś zbytnio. Czy można zagrać następną? Chcecie zagrać następną gierkę, ale wy nie powinniście jej spać przypadkiem? Jutro macie szkołę. Surogatka, a nie surykatka XDD. No to surykatka, surogatka, jeden kij. Ważne, że dziecko urodzi, nie? Ważne, że dziecko urodzi. A jak urodzi dziecko, to będzie dobrze. Stan Pols, siema, mam pytanie. Będziecie na konferencji. Hamem ma 28 września w Poznaniu. Kurde, sfleszowała. Co? Jest fajny, więc odbić się od niego.
Król Wil... Dzisiaj mnie strasznie zdenerwował, mega mnie zdenerwował. I dostał, że swoje wpierdol, ale to już jest inna kwestia. Michał 02 i teraz uciekł. Pokój A22 z internatu w Świdwinie. No i koniec gry, coś czuję, panowie przegraliśmy, mają ten. A ja nie jestem w stanie sam udźwignąć tej gry. Niestety. Za długo nie grałem, żeby udźwignąć tą grę. Jeszcze z wami wy mnie rozpraszacie. Dostaliśmy w pierdol. Kuśpil jebana, z kolei ja każdy wie debilu, że miałem serwer w Minecraft i ruchałem. Ty! Się przejdę zaraz. A co ty tak... Namierzę cię. Co ty tak dajesz się prowokować, Maruś? Namierzę go przez internet. 89, Kruszwil, ty żałosny jesteś, nikim matka cię nie pochodzi. Ciebie też namierzę przez internet, po najpiccie namierzę i zobaczę. Frajerze. Nie, no to jest jakaś masakra, rozwalili nas jak psy. Okropnie. No i dobrze ci tak. Dobrze sobie donate. Nie przez donate, tylko ja po prostu odpowiadam donate'om, skupiam się tu i dostaję w pieprz. No i dobrze. Ty przegrał. A gdzie masz fajki? Tutaj masz fajki. Dobra, to zapalimy fajeczkę. 500 zł wysłałem, starczy chyba D. Dawaj, gramy w Lola, mój nick. Mleczok wysłałem. Dodajesz go, czy nie? Masz chyba mój e-mail. 500 zł wysłał? No. Zadam cię jutro. Zapiszesz te lepsze donate, tak? Bo dzisiaj nie chcę mi się w to bawić, nie? Zapisz te lepsze donate i... O dobra, to ja dobra zapiszę, no. Znaczy ja nie mam dostępu do twojego konta, bo na twoje konto leci. Dlatego ja proszę cię, żebyś to zrobił, nie? To zgadnij hasło. Nic trudnego. Jesteś gnojem zwykłym. Wybierz ją, no. Ale to jest, człowieku, to jest zwykła miniaturka, rozumiesz? Dobra, wybieraj ją. Swoid, wbijać mi na kanał Swoid. Nie. PLZ. A tak szczerze, ludzie, to wy nie idziecie tu do szkoły, czy o co chodzi? Bo jest 4,5 tysiąca osób, a jest... Co do szkoły mają chodzić? 23 godzina. Może mają na popołudnie. Albo nie wiem, wolne mają. Myślisz, że mają wolne? Myślę, że tak. No jak mają wolne? No nie wiem, może ktoś pracuje, że jeden dzień nie robi, na przykład w poniedziałek, a resztę dni robi. Różnie to bywa. Tymski morda kura Kruszwil jest spoko. No, Kruszwil spoko, najlepszy na świecie. Kruszwil, najlepszy na świecie, no raczej bym z to powątpiewał. O, mam. Ty no, kurde, ja mam to, a ja o tym nie wiedziałem. Jeszcze jakby Ignite miał, to w ogóle byłoby. Nick NOCTURN91. Posłuchaj. Dzisiaj to osoby, które popłacały donaty, potem tam, jak te 5 dyszek może być nawet, no nie musi być dużo. Jak popłacacie te donaty, to po prostu ja was potem to pododaję, nie? W sensie jako graczy. Bo ja, tak będzie za dużo po prostu osób. Ja bym chętnie wszystkich dodał, ale po prostu zróbmy selekcję, nie? Że ten, kto chce jutro ze mną zagrać, to niech płaci 50 zł, ja go dodam do przyjaciół i będziemy jutro grać w teamach. A ja będę grał? A ty umiesz grać w ogóle w tą grę? Tak. No raczej mi się nie wydaje. Umiem grać. Czemu tak uważasz, że nie umiem? To mi się wydaje, że nie umiesz. Ja miałem Challengera. Miałeś Challengera? Mhm. Chyba w dupie. Patrz co się stało. Patrz, aż na twoje brednie. Co, internet wywaliło? Krajman, jebać olejnika. Jak to włączyć z powrotem? Jak nie się pytasz. Krycha, Mareczku, co ty taki wycofany dzisiaj? Ja? Mareczek po prostu dzisiaj wyjątkowo nic nie mówi. Siedzę z tyłu. Bo siedzi z tyłu. I został opluter. Co? No nic, nic, Mareczku. Ja nie zagrał w tego Lola. Możesz mi dać. Dobrze, dam ci, ale dostaniesz tak w pier... Już ze przeproszeniem... Dostaniesz rozpieprzony, tak? I czemu ten LOL w ogóle się nie włącza? O co tu chodzi? Zepsułeś. Ja zepsułem? Wiesz, no, włączyłem tego LOLa, o co chodzi? Czemu on się nie włącza?
Mnie się pyta? No nie wiem, patrz, League of Legends, włącz. I co? O co chodzi? Pa. O, włączył się. Chyba to jest znak, że musisz grać w Minecrafta. A można to nazwę pokazać? Tak, czemu nie? Tak miałeś? Tak. I teraz hasło. To uważaj, jak wpisujesz. KLOPM, dobra, jak coś, to zaakceptuj, zapro to pogramy, a i ten czerwony pasek, co ci się ładuje, to daje. Ci kryta. Kryta ci daje. I o co chodzi? Weź pisz hasło. Coś źle wpisałem? Kruszpil. No dobrze, co? Tak. Nikola, ja jutro nie idę do szkoły, bo jestem przeziębiona. Działa. I wczoraj miałam dwa razy gorączkę i dziś też. A, to spoko. I po prostu dbamy o wasze zdrowie, nie? Jeżeli ktoś jest zmęczony, to już niech idzie spać, no naprawdę. Zł, ja nie jestem aż tak rewelacyjny. Nie ma pieniędzy. Marek, pożycz kas na grę. Dobra, mogę ci pożyczyć. Jakoś. Ja jak się skontaktuję z nią tak, żebym... Że nie zajęło mi to dłużej niż 2 minuty, to oda. Jak tam twój Rolex wyłowiony z jeziora? Dobrze. Nie mam go. Już. Wydaje mi się, że przepaliłem maskę, wiesz? Ale musisz potwierdzić maila. Potwierdzić ci? No potwierdź. Na tego Lorda skruszył. A co, inaczej nie mogę zagrać? No nie, bo jesteś frajerem. To co, kurczę. Riot Games. Verify email. Weryfikuję. Widzisz? Mama Łukasza, brawo, synek, płyta jest wspaniała, jesteśmy z tatą dumni. Dzięki, matka. Ale mama Łukasza, nie twoja. Ach, myślałem, że ten... No, już się przyzwyczaiłeś do tego pseudonimu, tak? Nie, po prostu, że mama. Że opłyecie, tak? Nie. Że mama. Mama. Bo była mama. I synek. Myślała, że moja matka. A to do mnie mogło być, że dobrze. Nie, no bo było płycie, a ty nie masz płyty. Ja? No, a masz pokazać płytę? Ci? Pokażę ci zaraz, jaką mam płytę. Masz płyty? No patrz, pokażę ci. Patryk, siema, ale była dzisiaj pizganina, pozdrowić. No kurwa, to papi zajęli, ja pierdolę, przez ciebie, Marek. Dobra, chuj, kurwa, zagram Mida. A nie, Mida ja też nie ma. Ja mam magisterk dopiero od października, siedzę po nocach, bo się rozleniwiłem przez te... Pokaż? Wakacje. Wypieprzaj z tym. Ale podoba ci się? Kupisz ją? Tylko 40 zł. Pa, będą pisać, że wpadka. Czaisz? Jaka wpadka? No, że wpadka, że tam była mama Łukasza. I patrz, piszą, że wpadka. Najfanta, a po prostu nie usłyszałem. No i pewnie będą robić szoty i nie dadzą tego, co było później. Tak, nie będzie tego, co było później, tylko zrobię szoty, nie? To teraz nowy trend powstaje chyba. Nowy trend? Że wycinają urywki z live'a. Albo zaraz będą jeszcze słówka sklejać. Nie, on, wiesz, w ogóle widziałem takie przeróbki i ludzie to łykali, nie? Wiesz, jakie przeróbki widziałem raz? Że normalnie sklejali słowa, nie? No. Słowo i podkładali pod usta, nie? No, czy nie trzeba podkładać pod usta? No, u mnie moglibyście normalnie połączyć, że ja coś mówię i w ogóle zrobić jakąś taką totalną przeróbkę, której nikt nie byłby w stanie zweryfikować, bo wy się nie ruszam ustami. Czyli wystarczy ten sam dźwięk. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ten go, sam że jest tutaj, podłożyć? Bo tutaj masz muzyczkę w tle z Lola, także... Można byłoby to zrobić, jak ktoś ogarnia jak, to zrobi. A ktoś jest amatorem dźwięku, to nie zrobi. Teoretycznie dałby wyciszyć, nie? Rady. Ja wiem, jak to zrobić. A czy ty wiesz? Wiesz, jak to zrobić? Wiesz. Wiem, bo montuję ci filmy, czekaj. O. Ty, ale mam brzydkie oczy, nie? Właśnie mi dużo osób pisało, że mam bardzo brzydkie oczy. No nie masz oczu, tak? Nie, no, że mam takie ohydne oczy, no bo zobacz. Że obrzydliwe, nie? Ale ty okropne. Nie masz oczu. Masz zezę. Nie no, pisali mi, że mam okropne oczy, takie obrzydliwe, nie? Żółte. No, żółte oczy. W kolorze szczocha. W kolorze gówna, patrz. Szczocha! Żółte. Szczoch. Dobra, wybieraj tego. Tym zagraj. Achri. Słyszysz, że zagrasz Achri? Achri? Ari to gra ktoś inny, Mareczku. A ty czym grasz? Mleczok, mam nadzieję, że wyślę cię na cele charytatywne, o której jutro gramy ostatni donate. Pa.
Ile? Chłopaki. 615 zł. Supreme. Jutro o której gramy? ROKS. Tak myślimy. A to bym się zastanawiał, o której gramy. Wieczorkiem. A zagraj sobie Minecrafta, dodać, nie? W kolego. 615 zł. Powiem ci, że kurczę, no... Wywal na niego laskę, zagraj sobie Minecrafta. Serio, lepiej zrobić. Mógłbym uwierzyć nawet, Minecraft, że zarabiasz te 15 koła miesięcznie. Minecrafta. Z tego resellu. Mieczysław Siema, dodasz do znaj w lolu mój nick, nitek z tabletek. Minecrafta. Czyli co, czekasz na drop i jak już masz drop, to automatycznie... Ale oczy. No przećpane, nie? Zobaczcie, kurczę, patrzcie, ile Xanaxu się nałykałem. Xanax cały czas leci. Jedna tableta, druga tableta, czwarta tableta. A w ogóle to jest taka beka, bo była taka jedna sytuacja, że ja do olejnika poprosiłem dla kolegi... Stulejnika, olej geliczny klej, tak? Tak, że dla olejnika poprosiłem, bo kolega prosił mnie, żeby wziąć Xanax na lot, nie? I... Na lot? Tak, i olejnik tam, wiadomo, on ma dojścia, nie? Bo ja się tym nie zajmuję, więc poprosiłem olejnika. Zresztą ja bym nie miał dojść, żeby jakieś lewe recepty ogarniać. I poprosiłem olejnika, żeby po prostu ogarnął mi receptę na Xanax. Ogarnął mi tę receptę na Xanax. I potem olejnik nawinął. Jak on to nawinął? Wawrzyn, odstaw tabletki. I teraz wszyscy myślą, że ja biorę Xanax. Że niby ty to Wawrzyn, tak? Tak, 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 tak. Ta. Że ja niby jestem Wawrzyn i że niby biorę tabletki. A to olej geliczny klej. No bo olej to jest idiota, nie? Ale on sam przyznał, że... Bo gadałem z nim ostatnio. Sam przyznał, że jest po prostu idiotą. No to, że to jest wymyślone, nie? Ale Xanax... Ciekawe, muszę kiedyś spróbować, nie? To bierzesz czy nie? No właśnie nie biorę, ale chciałbym spróbować. Ja biorę. Chciałbym spróbować, bo podobnież to jest takie uspokajające. Więc muszę spróbować. Może ty, bez kitu, taka incepcja jakby. Oni będą mnie nakłaniać do brania Xanaxu. Olejnik to kurwa jest boss szczecińskiej mafii, czy chuj wie jak XD. Będą mnie namawiać do brania tego. Olejnik jest gejem. Słyszysz? Będą mówić, że pisze Xanax i oni może po prostu wyprzedzą moje ruchy i rzeczywiście będę brać Xanax. To bierz sobie, rób co chcesz. A w sumie tak szczerze powiem wam. Mógłbym zacząć brać ten Xanax. Nie wiem właśnie, to na receptę, bo jak mówię ci, ogarniałem to dla... Co, do lekarza zadzwonić? Lekarz, recepta. Ogarniałem dla kolegi receptę, nie? Bo samolotem leciał. I tak się już zakorzeniło, że ja biorę Xanax. Dobra, ja dzwonię do lekarza. Mleczok skupuje parki po dropie od ludzi i potem je opylam do Chin D prawie tak dobry interes jak wasz. Nie odbieram. Wysyła do Chin. No to rzeczywiście masz łeb do tego, nie? A ile masz lat w ogóle? Tak z ciekawości, nie? Bo ja na przykład zacząłem zarabiać, jak miałem 16. Marek, jak miał 13, nie? Lat. Albo nawet mniej, 12. Ile miałeś lat? Ja? No jak zacząłeś pierwsze pieniądze zarabiać? 7. No ale tak na serio? Nie, na serio się pytam teraz. Najmniej, ale no, jakieś drobne pieniądze, to ich miałem 7. Nie odbieram ten lekarz. Nie, no to ja też tak jakieś drobne pieniądze, że sprzedawałem porzeczki czy coś, no bo ja zawsze miałem głowę do biznesu. Ja nie sprzedawałem porzeczków. Porzeczków, porzeczek. Ja mówię jak mówię, tak? I trzeba się z tym pogodzić. Ja mam własną mowę. Nie wiesz jeszcze? Ale dostaniemy w pi na tej linii. Kurde, to jest Timo, zasrana. OLRETUS 546. W ogóle widziałem olejnika w markecie, jakiś typ rozlał olej, a ten debil biegł i się. Ja nie mogę. To na ryja. A olejnika widzieli, jak latał na go po mieście. Nie? Krycha, ej kamerzysta, ja polecam ci taki mix dwa razy Somersby i Xanax, kopię mocno w chuj. Muszę spróbować, serio. Powiem wam tak, ten Xanax to jest może... Bo wszyscy to propsują, nie, ten Xanax. To nie wiem, czy to jest coś złego w ogóle branie tego Xanaxu, ale... Nie wiem, nigdy, szczerze mówiąc... Brałem tak, co ja brałem, marihuanę paliłem, nawet kokainę waliłem parę razy, ale nigdy nie miałem przyjemności brać Xanaxu, nigdy. Co jeszcze tam brałeś? Ale nie powinienem ich demoralizować i mówić im o tym, nie? Szczerze, mefedronu nigdy nie brałem, nie brałem żadnych innych narkotyków, tylko kokainę i marihuanę paliłem. Mleczok w końcu 16, zacząłem jak miałem 14. Ale Xanaxu nigdy nie brałem, nie? Mądry, także to są brednie. On ma 16 lat, ten typ, co się go pytałeś. I to nie jest tak, że brałem kokainę jak jakiś narkoman, tylko po prostu, no ktoś miał w towarzystwie, spróbowałem.
nie wiem, wydaje mi się, że to jest normalna rzecz, tylko po prostu to jest temat tabu i ludzie o tym po prostu nie mówią, nie? W sklepie. Gdzie kupiłeś maskę? Co? Gdzie kupiłeś maskę? Nie wiesz. W sklepie, no. Wpisz off-white mask. Czy coś takiego. I będziesz miał taką samą. Albo może wstrzymaj się, skupić. I co? Zabiją cię? Zabiją, no. Mam nadzieję. Albo i nie zabiją. Nie, na farcie. Mam nadzieję, że zabiją jednak. Jakoś na farcie mi się udaje, wiesz? I co, lubisz tak grać? W sensie? No, czy lubisz grać w to, tą grę? Lubię, no. Ale tak szczerze wam powiem, to nie bierze narkotyków. W sensie... Kokaina jeszcze taka w miarę jest spoko, marihuana strasznie ogłupia, fajna jest do muzyki, ale strasznie otępia, kokaina strasznie pobudza zmysły, ale to jest chwilowe, nie? A potem macie zjazd. A ty, Marek, co brałeś? Ty brałeś każde narkotyki w sumie, nie? Na Fedrony? Wszystko brałeś, nie? Brzyłę też. No brzyłę też dawałeś sobie, także akurat przy Mareczku tutaj to jest ciężki orzech do zgryzienia, także za niego się nie mogę wypowiadać. A Marku, jak to jest dać sobie w żyłę? Powiedz mi. Super. Super się czułeś, jak dawałeś sobie w żyłę? Tak. Świetnie. Joter, znasz Łukasza Wawrzyniaka, pokażesz twarz kiedy? Nie znamy. Olej geli, że tutaj. Nie wiem w ogóle, jak można takie tanie narkotyki brać, jak nie wiem, efedron, czy tam... czy tam... Jak to jest? Co tam jeszcze jest? Feta? No. Jakie są jeszcze narkotyki? Piksy. Piksy, no. Nie wiem, jak ktoś lubi, to lubi, nie? Ale nie wiem, ja bym osobiście nie brał, nie? Ostatni donate, D mam 16, bo nie przeczytałeś, pamiętajcie, wszystkie pieniądze na cele. Okay, karytatywne okay. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Dobranoc, jutro gramy w Minecraft. Nie, nie grałem w Minecrafta. Panie. Gramy. My i tak teraz chyba ile tam? Ponad 100 tysięcy oddają na z Fame'em, a swojej walki, nie? Na cele kreatywne. Czy ile? Może nawet więcej niż 100 tysięcy oddajemy na tyle. Jeszcze to mamy do uzgodnienia, ile dokładnie będzie, jaka to dokładnie będzie kwota, ale w każdym razie bardzo duża kwota na cele charytatywne i tylko i wyłącznie dlatego się zgodziliśmy tak naprawdę na tą walkę z Minimajkiem, żeby po prostu wspomóc dzieci, tak? Krycha Marek, jak ty chodzisz potajemnie na randki z Olejnikiem, a na live'ach się zgrywasz, że taki. Ty, oponent do zaraz niego. Się przejdę do ciebie. Olej geli, że klej. A wiesz dlaczego jest że klej? Czemu? No bo widziano go jak lizał 6 opakowań kleju. Serio? Ale jakiego koloru jest klej? Klej? Jakiegoś koloru? No. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, zależy o jakim kleju. Budaprem. W sensie taki szkolny klej. No nie wiem. Chyba biały. Taki w tubce, no. Biały klej. I olej go liże. W sensie tego... papierniczy klej liże? No taki jak w szkole masz, nie? Biały klej. A z czym się kojarzy biały kolor? Bo to jak jest... olej gej liże klej to jest taka jakby nic metafora. Jeśli chodzi o specjalistów w sprawie narkotyków, to polecam oglądać Breaking Bad. Okej. Okay. Dzięki za informację. No olej gej liże klej, tak w każdym razie. A Sanax to jest narkotyk, czy to jest bardziej jako lek i przedawkowywany, służący jako narkotyk w celu... No bo właśnie ja nie wiem. Sanax to jest raczej lek, który gdy go się przedawkuje, to jest uznawany jako narkotyk, tak? Chyba tak. Chyba tak, nie? Było coś jeszcze takiego. Kodeina. A, no. Kodeina, no.
To też nie jest narkotyk, ale jeżeli go się przedawkuje, to... to... A coś jeszcze chyba było. Albo to było to? Nie, nie pamiętam. Nie wiem, z tym Timo na linii jest praktycznie niemożliwe, nie? Czyli przegrasz? Ciężko jest nad tym Timo na linii, nie? W cholerę. No, ja nie rozumiem, o co chodzi w tej grze. Biegasz i tylko to klikasz coś. Weź skończ już, Piotr, gra. Ten Timo ma... Skończę tą rundkę i ci oddam. Jutro do szkoły idziesz, tak? Ja jutro do szkoły? No co ty? A gdzie idziesz? Jutro? Ja jeszcze kasę, nie wiem, gdzie idę. A na kasę do Biedronki bym poszedł. Powiem ci tak szczerze, że poszedłbym na kasę do Biedronki. Ja jutro też chyba złożę. Chciałbym się poczuć jak normalny człowiek, chociaż raz. Chociaż ja już miałem przyjemność, nie? Pracowałeś na kasie w Biedronce? Nie, w sklepie, tak? No pamiętasz, Bawrząc nagrywałeś. Bawrząc Simka, kamerzysta i Kruszwil, mam pytanie. Te okulary, co masz na okładce płyty, to jaka marka? Jaka marka? Okulary. Bo zamierzam sobie kupić i proszę o szczerą odpowiedź. Pozdromordy. Ray-Bany, tak? To znaczy? Na okładce płyty, Ray-Bany miałeś. Tak, miałem Ray-Bany. Clubmaster. Ray-Ban Clubmaster. To są te same, które mam na sobie aktualnie. To znaczy, te są nieoryginalne, to są jakieś schemy po prostu za 30 zł. I tak lubicie się z Prestigen, że tyle o niej wczoraj mówiłeś na live. Nie, po prostu irytuje mnie jej zachowanie w pewnych momentach. Na przykład tak jak wymyśla z tym Sanaxem, że biorę. Nie brolę. Jak chcę, to niech pisze, że brałem kokainę, bo brałem parę razy. Ale niech nie wymyśla Brandy, wyssanek z dupy, nie? Wiktor S.I.M. A byki, ja do końca siedzę, pozdrowisz. Do końca siedzisz? No nie wiem, czy wytrzymasz, bo to live się nie skończy. Kapter, jak pokażesz teraz twarz, dam 20 tysięcy złotych. Pa, jakie propozycje. No to najpierw daj 20 tysięcy złotych. Zupa legibą albo dwa, potem robię sobie trap na glamrapach, ciągle spięcichuj, mnie boli ten wasz. Płacz studio, leje się znów, Jack się po latach raz wolisz, skład moja, płyta lśniła złotem w P. Afirmacja piosenka, tak? Hubert Łuki, brałeś jakiś psychodelik? Pozdro, mądrze gadasz. Nigdy nie brałem psychotropów. Alexis Elo, jak zarobić pierwszy kwit w wieku 16 lat, tylko bez jakichś wyprowadzania psa czy coś na. Powa nie pytam, Elko, pozdro. Rob YouTube'a. Słucha, jakbyście się zatrudnili w Biedrze, to w sumie blisko macie do pracy. Każdy do Biedry ma. Każdy, no, każdy ma do Biedronki blisko, to jest akurat fakt. One są wszędzie. Nie w sposób nie znać. Większy fame ode mnie ma chyba Biedronka. Też mi się tak wydaje. Nie, no chyba nie. Że nie ma większego? Nie, co? No nie, no ma większy chyba Biedronka. A ja mam większy szacunek i respekt. No Zewku Marek, chuj wozi gnój na gumowych taczkach. Ty, i je pali się kona, przejdę do i ciebie. Ma robaczka. Shut down. Teraz leci do Nejtot Jakuba. Mleczok, jakbyś chciał jakieś limitowane ubrania, to ogarnę wszystko za fajną cenę dla ciebie, Marek. Zasponsorować ci ubranie, bo kiepsko ostatnio wygląda. Dobrze wygląda. Panie, co pan wygadł? Ja chcę jakieś fajne ubrania. Jakie masz ubrania? Kurde, ja bym chciał. Ja bym chciał ubrania. Jak masz jakieś fajne, jakie na przykład masz? Z jakiej firmy? Ma dużo. Ale jaki dostęp film masz? Napisał, że ten Street coś tam. Ze Streetwear'a, no to tyle... Masz coś z Scum & Cruz? Ma, nie? Pewnie ma. Masz czy nie? Scum & Cruz. Musisz. Każdy ma. To wszystko wykupili. Teraz nie ma. An enemy is dominating. Spokojnie, ja nie umiem w to grać. MAKS 689, siema kamerzysta, weź to ode mnie zajebi mukę jak najmocniej, Kruszwilowi, proszę ciebie. Ty, przejdę się do ciebie, gdzie ty tam byłeś? W Krakowie. No. Mareczek już dostał dzisiaj ode mnie, już drugi raz nie będę go bić. Co ty wygadujesz?
To są brednie. Oskar siema kamerzysta, mam pytanie, czemu niektóre piosenki na płycie nazywają się inaczej niż na EP? Która się nazywa inaczej? A, bo tak chciałem taką niespodziankę zrobić. Która się inaczej nazywa? Dużo. A tak jak wspominamy o Biedronce, to ja się dziwię, że was jeszcze tam wpuszczają jak wy tyle. Razy tam odwalaliście takie akcje, że powinniście być od razu wypraszani ze sklepu, no chyba, że to. Jakie akcje? Na nic. Jakie akcje? Jak normalni klienci się zachowują. Znaczy może nie jak normalni klienci, ale robimy wszystko na granicy prawa, nie? Jak normalni klienci? Moim zdaniem tak. Nie wiem jak ty. Ja się zawsze zachowuję jak normalny klient. Ja też. Czym byliście? Może kiedyś w Dobrzanach? Byłem wczoraj i jutro będę. O, znowu donate od tego. Meczok dużo Supreme jezy, Off-White i piaki masz, rozmiar buta i ubrań. 42. 42 MKS-ka. W zależności czy to będzie... Kiedy jakiś film typu rozkazuje kaszerzyście lub odwrotnie, albo coś w stylu filmu Jut. Najlepszy. Hotel w Polsce, kiedyś był taki film, nie wiem czy pamiętacie. A ty lubisz w ogóle to Supreme? No Supreme jest spoko. Supreme jest spoko, także mógłbym... Kondzik, co ten Marek taki cringe dziś na live'ie? Cringe? Dlaczego Marek jesteś cringe? Kacper, siema kamerzysta i Kruszwil, mam do was pytanie i prośbę jednocześnie, czy mógłbyście coś wpłacić na tą zbiórkę pieniędzy, bo chłopak jest bardzo potrzebujący i zwraca się pośle. Tak, właśnie będziemy myśleć. Kurde, właśnie będziemy myśleć, na co wpłacić pieniądze. To Ej, mi co myślicie? Odbić się na kamerzyście od Bobo LWS. Niech usłyszy cała Polska, kim jest kamerzysta. Co się dzieje? Powiem tak, łak. Z bitu się wypierdalał. Tak jak ty, łak, tak? Nie, ja się nie wypierdalam z bitu. Ale jesteś łakiem, tak? No przyznaj się, że jesteś łakiem. Znaczy inaczej, jak na pół roku mojej kariery, którą robię, no to wydaje mi się, że to jest bardzo wysoki poziom. Ale wypierdalanie się z bitu, no... No sorry, ale to... No nie ten poziom. Dlatego nawet bym nie odpowiadał. Nie? Jeżeli ktoś by jakiś wyższy zaatakował, no to bardzo chętnie mogę odpowiedzieć. Nie, jeszcze się a nie co, diss nagrał, tak? Tak, jakiś tam... A wiesz, tam... że na mojej płycie będzie diss na ciebie, Disco Polo? Bez kitu? No. To będę musiał się jakoś ustosunkować do tego, Mareczku. A co, Disco Polo też nagrasz? Nie, nagram normalny diss w rapie. Odpowiesz na Disco Polo? Tak, odpowiem... a w sumie tak, nawet nie będę co odpowiadać. Nie ma co odpowiadać takiemu łakowi, co? Wiesz, że ja jestem na Disco Polo. Już mi to ten, słabo mi przyznać. Przecież. Nie no, ale na pewno będzie z 50 disów, jakbym miał robić płytę. Na wszystkich tych, którzy mnie obrażają, to najpierw. Na każdego będzie dis. Myślisz? Tak, Disco Polo. Chcesz na wszystkich, którzy cię obrażają w donate'ach robić disa? Tak, dokładnie. Żebyś się nie... Możecie wpłacić moje pieniądze na tego chłopaka. Od Kacpra zależy, co lubisz. Ostatnia premiera. Tonikę SB Dunk X Supreme, więc mam trochę par ich. Shut down. Mówi, jakie ma pary. Co powiedział? Jakie ma? Mogę ci przeczytać. To przeczytaj, bo nie usłyszałem. Napisał, że możemy płacić na ten... Tak. Donate'a. No. Ostatnia premiera to Nike SB. Co to znaczy? To wiem, które to są, no to... Dunk X Supreme, więc mam trochę par. Ile tam stoją? Już nie żyję, dobra. Ale tanie, 2000 kosztują. To na tym normalnie chyba, nie? A nie w Bryselu. A w Bryselu ile? Ile w Bryselu stoją te buty? A to skoro normalnie, no to możesz kupić na stronie, tak?
Znaczy nie, teoretycznie już chyba pewnie ich nie ma, nie? Czyli limitowana edycja. Tak, on siedzi pewnie cały czas i kupuje, nie? Krycha kamerzysto, Kuba cię zdradził dla Popiusia, ja bym się obraził na twoim miejscu. Czemu zdradził? Nagrał po prostu fita z nim. Z Popkiem? No. Psychiatryk, dzięki wam chłopaki poznałam 4 miesiące temu wspaniałe dziewczyny z grupy obiecałam. Sobie, że kiedyś wam za to podziękuję, wasz fandom łączy wspaniałych ludzi. Super, dziękuję sobie. Tej gry już chyba nie wygramy, niestety. To cienki jesteś. Nie, że cienki, po prostu są lepsze. Byś wygrał. Bo w Minecrafta też bym nie wygrał, bo w Minecrafta nie umiem grać, a po prostu w LoL'a nie grałem bardzo długi okres czasu. Ale spokojnie, z live'a na live'a będzie coraz lepiej. Także o to nie musicie się martwić. Będziesz cały czas grał w LoL'a. Tak, będę grać cały czas w LoL'a. A kiedy Minecraft? Kiedy Minecraft? Albo Fortnite, albo CS, albo GTA. Tego nie powiem jeszcze. Mozbi, cześć kamerzysta, kiedy będę w Krakowie, można by pograć w LoL'a, ty kruszki się nie odzywaj, bo jesteś pała na strzała. Ty, zaraz się przejdę tam do Krakowa do ciebie, zaraz jadę. Za 15 minut na rynku w Krakowie. Uważaj Marek, bo się teleportujesz. Zobaczysz, będę. Za 15 minut na rynku. Mleczok 469 zł, a teraz 1400 zł jakoś, ale ty chyba nie lubisz takich butów, polecam trampki Diora B23. Bodajże fajne kolorystyki są i mega wygodne. Diora? Nie wiem, czy Diora latam, wiesz, w butach. Nie wiem, czy mi się podobają Diora. To bym musiał przemyśleć, szczerze mówiąc. An enemy has been slain. Musiałbym przemyśleć, bo... A używałem czy nowe? Daniel Guziołek, Marek, chuj, wozi gnój na gumowych taczkach. Ty, zaraz się przejdę tam do ciebie. Gdzie ty tam jesteś? Gdzie mieszkasz? Za 15 minut. Kurwa, Jezu Chryste. Mieliście kiedyś gram w szkole. Jak najbardziej. Ale jestem noobem na razie. Nieładnie, nieładnie. Aż tak dostać po piździe. Słaby jest. Krycha Marek, jak taki kozak, to znaczy inaczej, no mój film też nafidował, zobacz co tu się dzieje. 1 na 5, 2 na 9. Oni nafidowali ich, nie? Ja na początku nie fidowałem, a oni potem nafidowali. Daj. Mój team też jest słaby po prostu. Po prostu jest cienki team, nie? Ja też jestem cienki, ale ja to mówię otwarcie, a... Oni też mówią? Oni o tym nie mówią otwarcie, oni myślą, że są kozakami. Stracił ulta, ja straciłem ulta. Czyli przegrasz to, tak? No zapewne tak. Może i dobrze, bo już mi się odechciało grać. Ile ty już grasz? 2 godziny ponad. Serio? Aż tyle? No stop. A jutro do szkoły idziesz. Jakiej szkoły, Marek? Weź się uspokój z tą szkołą. A co, nie idziesz? To co ty, w życiu nic nie robisz. Jak nie chodzi do szkoły? Jak można nie chodzić do szkoły? Każdy chodzi do szkoły. Ja już, Marek, szkołę swoją ukończyłem. Podstawówkę. Serio? Serio, no. To dobrze, chyba. Poddać się czy nie poddać? Nie. Jebak Marta, NN Marek, chuj, w wieku 3 lat, wozi gnój we kamerówka, go ogon jeszcze raz, bo kurwia. Mnie jego łeb, JD. Co ty, Marek, takich prowokujesz, co? No jak nie prowokuję, po prostu przejdę się do tego. Hej, powiedz kamerzysta, jak to się stało, że jeszcze miesiąc temu wyzywałeś Karolinkę od wariatek. Desek, teraz a teraz jesteś z nią, a tak WGL, gdzie ona jest? Nie ma. Wyparowała. Ale oni urają nas. Przegrasz. No kurczę, no Marek, to no przegram. No. Marek, chuj, wozi gnój. Ty! Przejdę się do ciebie. Do każdego. Będę jeździł jutro. Dobra, Marek, już jesteś nudny. Cały czas mówisz, że się przejdziesz. A co ja mam robić? No? Co, będą mnie bezkarnie wyzywać? Nie, byś był trochę mniej infantylny, może tak minimalnie. One są normalnie dostępne na stronie Diora, chyba jakieś 4KZL, a kolekcja Deten od Nike X. Off-White.
Angelika, byliście kiedyś w Maciejowicach obok Garwolina. Byłem. Na stronie Diora, to szczerze mówiąc, może będę musiał to sprawdzić, ale nie wiem, czy będą mi się podobać, ale będę musiał to sprawdzić. A te Off-White, nie wiem, które to są, bo ostatnio nie zaglądałem na Witkaca. Poloklubie Kubańczyk Marek chce wiedzieć, jak będzie w Stargardzie, tu go pobije, a tak w ogóle Kubańczyk. Ja nie mogę. Mieszka w Stargardzie, bo go często widzę. Wszystkich ich wyjaśniać, bo tak. Wojtek Łukasz, czy masz w najbliższym czasie w planach jakieś FE AT039Y? Nie ma żadnego Łukasza tutaj. Mitu Marek, czemu już nie jadasz w grubym bęku, ani czemu nie latasz już po świecie z kamerzysta? A może się przeleciłem po świecie teraz? Właśnie się zastanawiam, co kamerzysta, co sądzisz o firmie Off-White i co byś z niej kupił? Off-White, fajna firma. Zajebista w zasadzie. Widzisz, wygrywasz. Ja wygrywam. Jak oni mi wierzę, puszują. Ale cofa się powiem. Maruś, planujesz już dzieci z kamerzysta, jak tak to ile? Nie. Dobra, koniec gry. Przegraliśmy. Już nawet bez godności to przegrywamy. Łoją nas jak chcą. Już tylko czekają. Jak takie zwierzęta czekają, aż nas rozpieprzy. To twoja wina, że przegrali. Czy ja wiem? Bo Łukasz, oszuście, dlaczego nie pokazałeś swojej twarzy na płycie, tylko jakiegoś typa? Nie ma żadnego Łukasza tutaj. Krycha, co sądzicie o kamerzystce Karoliny? Moim zdaniem ma predyspozycję do występowania częściej na filmach. Ciekawe. MAKS 689, Ruźwili, jesteś taki żałosny, że jak patrzę na twój ryj, to aż mi się płakać chce i ty mówisz, że Zara, przyjdziesz do mnie, ja czekam i czekam i gówno, przychodzisz pisać. Dobra, 8 minut jestem, tak? Wydaje mi się, że to już jest koniec gry. Wydaje mi się, że w tym momencie jest koniec gry. Przegrałem z godnością. Bez godności, bez jakiejkolwiek. Czy ja wiem, no w sumie tak, no nawet się cofam. Zobacz, Marek, jak ostatnia. Jak ostatnie zwierzę, no. Czy będziecie kiedyś w Starogardzie Gdańskim Wojtomorskie? Jutro. Jezu. Jutro będę. Ale nas zaorali, jest. Meczowcowo limitowane jest. W kolaboracji Nike X Off-White cała kolekcja Air Max 97 Jordan 1. Vapor Maxy, napisz do mnie na maila, bo tu to bez sensu o tym pisać mailom i twoje też fajne. To weź napisz do mnie na maila. Napisz do mnie na maila, ja ci odpiszę. Kiedy kamerzysta pokaże twarz. Luz! Cały czas pokazuję. Przegrałem. Dobra, to co? Co? To było na tyle. Co to było na tyle? Nie chcesz zagrać? Ja na Minecrafta. Jutro będzie Minecraft, tak? A już nie chcesz grać? W Minecrafta jutro bym zagrał sobie. No dobra, no to co? Ale jutro w Lola może zagrać. Ja, my to robimy dla waszego dobra, żebyście jutro stali do szkoły. Wydaje mi się, że godzinka już też jest odpowiednia, żebyście poszli spać, jeżeli nie idziecie do szkoły, czy tam do pracy. Wstańcie. Dziękuję, drodzy państwo, za obecność na tym live'ie. Mam znaczy, nadzieję, ja mogę siedzieć, ale myślę, że oni by siedzieli z nami do rana, nie? Ja myślę, że oni by siedzieli z nami do rana. Także, kochani, do jutrka, jak chcecie, to wbijajcie. My będziemy. Na pewno. Tak? Będziemy czy nie? Znaczy może nie będę mówić, że na pewno, bo potem coś wyleci i... Jutro? I nas nie Mleczok, będzie. Mleczok, jaki mail? W opisie każdego filmu masz. W opisie masz każdego filmu, no. Także... Cóż. Żegnam państwa bardzo serdecznie. Do jutrka. Dobranoc. Wszyscy na czacie wysyłają dobranockę. Paczek piszą dziękuję ładnie. Dziękuję bardzo, że byliście na lewie. Piąteczka. Ale Paczek ładnie piszą dobranoc. Cześć. Siema. Patrz, pa, dobranoc. Dobra, słodkich snów. Na razie. Ja idę, Maruś. Wyłączę. A ja? Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tutaj się odstawia? No już piszę ci dobranoc, tak szybko. Ja inną.
A, bo ja przełączyłem ten, przełączyłem sobie scenkę w tym programie do live'ów i po prostu przez chwilę nie było głosu, ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra. Co, spodziewaliście się takiego zwrotu akcji? No, ja myślę, że nikt by się nie spodziewał. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak? Dobrze jest zrobione? Tylko musiałbym jeszcze jakąś muzyczkę puścić. No, kurde, Kruszwil wie, że no to trzeba robić w klimacie Kruszwila. Także puśćmy sobie Disco Polo. Wpiszę tutaj Disco Polo 2019. I mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawili. Jeszcze przez chwilę. Dopóki mi się nie znudzi. Sierpień 2019, Disco Polo nowości. Wszyscy razem, Disco Polo. A nie, to nie ten świat. Będę tańczył do rana tutaj, w Minecrafcie. Walić tego lola. Śmieć nawet nie umie grać. Co tu się dzieje? O co chodzi? Co to jest? Ja nie robiłem nigdy takiej chaty. O co chodzi? Ale refren wjechał! Wszyscy razem! Tak, nie lubimy lola, tylko Minecraft. Może inaczej to zróbmy, pójdźmy na potworki. Pozabijać. Jakbym znał tekst tej piosenki, to bym wam zaśpiewał, uwierzcie. Ale zróbmy sobie w tym Minecrafcie miecz. Idziemy się bić. Będę miał więcej zabójstw niż ten kamerzysta miał w lolu. Bo on jest żałosny, nie potrafi grać w gry. Ja jestem mistrzem gier, ja miałem challengera, jak to się mówi? Challenger w lolu, miałem go. A on tutaj, co, przyszedł, pokazał wam jak przegrywać. No, no drodzy państwo, zobaczcie jak się wygrywa, zabiłem sobie świnkę, tak? Słuchaj, ty zaraz się przejdę do ciebie, a tak przy okazji pozdrowiłbyś najbardziej zajebistą grupę na... Panie, o nazwie moderatorzy, mogę pozdrowić, ale to nie zmienia faktu, że się przejdę do ciebie, tak? Ty nie musisz się przechodzić do mnie, ja będę po prostu odwiedzał wszystkich, którzy wyzywali mnie do donate. Ja nie odpuszczę. Dobrze, także skupmy się bardziej na Minecrafcie. A w ogóle co tam u was? Jak się bawicie? Co lepsze, Minecraft czy League of Legends? Co jutro? Jakie macie plany na jutro? Napiszcie mi, ja teraz czytam czat, jestem tutaj dla was. Pa! Jest! Jak olejnik. Olejnik? Szkoda, że nie można tych psów nazywać w Minecraftie. Tak jak gracze mają na multiplayerze, niki wyświetlają się nad głową, no to fajnie by było, jakby tutaj też można było temu psu dać i by się nazywał olejnik. Gdyby miał psa olejnika w Minecraftie. Nie dość, że kiedyś miałem w rzeczywistości olejnika, teraz bym miał w Minecraftie. Co tam piszecie? Do pracy. Do pracy idziecie. Znaczy, jeżeli sytuacja u was wygląda tak, że musicie iść do pracy na rano, to oczywiście ja was nie trzymam. Możecie iść. Ale jeżeli macie nam na popołudnie, no to gramy razem w Minecrafta. Możemy zaraz wejść na jakiś serwer i po prostu wszyscy sobie zagramy, nie? Co wy na to? Dla mnie nie ma problemu, żeby z wami zagrać. Bym chętnie zagrał. Tylko mi napiszcie nazwę serwera na wersję 1.14, bo jestem na wersji 1.14 teraz. I po prostu gramy razem w Minecrafta. Najlepszą grę świata. Piszcie. Jaki serwer? A może znacie ten? Na nim wczoraj graliśmy właśnie. Kopciuszek kamerzysta, kiedy przyjedziesz z kryształowym pantofelkiem, bo jak biegłam na pocztę po... Twoja płytę... Kamerzysty nie ma już. Przegrał i po... Ten serwer. A nie, zbanowali mnie. Na bitkę Akademik Kordecki przy Turzynie. Okej, okay. Za 15 minut jestem. A, ten. Wczoraj na nim graliśmy. Dawajcie, wbijajcie na ten serwer.
No dawaj, ładuj się, no szybciej. Na co czekasz? Dawaj, dawaj. Ale to disco pole jest zajebiste, tak buja. Patrzcie, w ogóle mam tutaj youtubera na tym serwerze. Czaicie? A nie, wy tego nie widzicie chyba, musiałbym coś tak. Tak, jeszcze. Patrzcie, mam youtubera na tym serwerze. Zajebiście, co? Wbijajcie, wbijajcie, czekam. Czekam, aż wbijecie. Nazwa serwera centrumpvp.pl. Tutaj no macie napisane na tej liście. Na dole. Centrum PVP.pl. Wbijajcie i gramy razem. Przy disco polo. Najlepszy klimat, jaki może tylko być. To? O co chodzi? To nie działa. To... O, może to. Zapraszam tutaj wszystkich, którzy chcą pograć Minecrafta. Razem ze mną. Kliknij i graj. Jest już ktoś, czy nie ma? Halo, halo? Zamierza ktoś tu wejść, czy nie? O, jest, 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 jest. Jest pierwszy ziomeczek, także my możemy, nie? Rankingowe, o, to będzie ok. Jakie chcę? To chcę chyba. Dołącz, gościu. I gramy. Trwa dobieranie graczy. Dawaj, dawaj. Mogę zagrać łaskawie, czy nie? O co chodzi? Czemu nie mogę grać? A chcecie, żebym skina pokazał. Ty! Ale zajebiste! Całe się świece! Co to jest? Ale zajebiste! Łohoho! Dobra, gra ze mną gościu, czy nie? Jak nie, to ja to stąd spadam. To nie ma co siedzieć. Halo! Ile mam czekać? Nie, ja nie mogę. No wbijaj, wbijaj, tu klikaj. I bijemy się, tak? Dawaj, dawaj, dawaj! O! Elegancko. Patrzcie, 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 co teraz się dzieje. Zniszczę go, zniszczę go. Runda jeszcze się nie rozpoczęła. 4, 3, 2, 1. Dawaj, 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 kozaczku. No, dawaj, chodź tu, chodź tu. Co, taki kozak jesteś, co? Chodź, 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 chodź. No, co mi uciekasz? Ty. Gościu. Czemu ja ci nie mogę bić? O co chodzi?
nie jest autentyczny kamerzysta. To jest po prostu osoba, która dała sobie w niku ptaszkę. I was troluje. Chyba, że rzeczywiście kamerzysta napisał. Ale raczej nie. Już wam mówię, czy to był oryginalny kamerzysta, czy nie. Co teraz na czacie napisał? Nie, to nie jest oryginalny kamerzysta, który na czacie napisał. Musicie zwracać uwagę na to, jak wygląda po prostu ten nick, bo jeżeli jest zweryfikowany, to macie ptaszka w kółku, tak? Nie, może ja napiszę coś na czacie? Nie, na żółto musi je podświetlać. Nieważne, w każdym razie gramy w LoL'a. I czemu ja na to czekam już minutę? To mnie zastanawia. To jest pewnego rodzaju skandal, że ja tutaj tyle czasu czekam. Halo. No albo wiecie co? Co ja mam się starać? Nie, to nie. Jutro przyjdzie ten kamerzysta i mi po prostu powie, jak w to grać. Także to było na dzisiaj. To było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za obecność na live'ie. Jutro postaramy się zrobić następnego live'a, na którym ja będę grał w LoL'a. Także dziękuję. Okej. Super donate. Także dobranoc. Widzimy się jutro. A jak nie jutro, to na pewno będą jeszcze live'y. Ale postaramy się zrobić jutro. Live z LoL'a, czy też z innej gry. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. I raczej w godzinach wieczornych będzie live, także jeżeli chcecie być na tym live'ie, to zarezerwujcie sobie czas. Życzę wam wszystkim dobranoc.